Halina, wjeżdżamy! O, proszę pana, proszę, możemy zająć już salę operacyjną, moja żona rodzi. Jak najbardziej, szybko biegnijmy. Proszę wyjść, ja to szybko ogarnę, dobrze, proszę wychodzę. Pana. Uwaga, 3, 2, 1 i... Hop. Ale pani ma piękne dzieci, naprawdę. Najlepsze na świecie. Mamo, mama, czemu my w strojach się urodziliśmy? Dziubdzi, trzeba... Au, czemu on mi rzucił kulą mięsną? Ej, czemu rzucasz mojego tatę kulą mięsną? Tato, spokojnie. Piąteczka, tato. A masz, piąteczka. O. A, synku, to bardzo bolało. Jestem chyba super silny, o nie. Nie, mamusiu, lepiej, proszę. Dziwne te dzieci, aj, ale poradzą sobie w szkole. Popity, a, chcę prankować. Jezu, przecież mama ci właśnie mówiła, że nie. Co nie, mamo? Dokładnie, nie ma takiej opcji. Nie dostaniesz żadnej popity. A ja dostanę? He? Za to, ty, nie, ty też nie. A myślałem, że dostanę, bo wytłumaczyłem mu. Wszystko z lodówki, na. Synku, spokój się. Przepraszam, tato. Znowu zamroziłeś, tato, to już trzeci raz w tym tygodniu. No sorry, mamo, ale przez przypadek kichnąłem, no. Sorry, tato, że cię zamroziłem. Dobrze, ja odmrożę tatę, a wy idźcie kupić te popity. O, popity, a dostaniemy kaskę, bo ja nie mam. O, jest! Mamo! O, ej, ale nie, bogaty wszystko łapie, halo! To jest nie fair, bogaty wszystko złapał. Nigdy wam nie oddam, nara! Hej, no. Super, i on kupi popity wszystko. Ja, ale ta kasa błyszczy, serio. Ej, a kupisz nam te popity? Zobacz, darmowy wóz. Ej, ale czekajcie, free to znaczy darmowe. Po polsku darmowe, lol. Darmo, lol. Ej, czekajcie, czyli jak teraz podejdziemy, proszę pana, możemy darmowe popity? Tak, jedyne co musicie zrobić to wejść do tego vana i tam są. Chłopaki, nie róbmy może tego, ale... Biegniemy! Ej, no nie, ale... O, dobra, w sumie to wejdę, no nic się nie może stać raczej, tak? Nikt tak nic nie porwie. Pana, gdzie są te popity, bo ich nie widzę? W waszych snach, jedziemy stąd! Nie, u nas porwał, wiedziałem! No i super, to wszystko twoja wina, Fire Road. Co? Dzieci, to tutaj! Gdzie my jesteśmy? Ja nie wiem, na co to za miejsce. Stary, to chyba jest kemping, ale nie wiem, gdzie my. Teraz was przywiążę i zje was niedźwiedź. What? Proszę! Super, bracia, to wszystko wina popitów. Powinni je usunąć z rynku. O nie, o już się bałem, że nas przejedzie. Jezu, ale o jakim on niedźwiedziu mówi? Przecież tutaj nie ma niedźwiedzi. Dobra, wykaraskamy się stąd. No nie da się. Da się, zobacz, coś przed tobą! Co? O co chodzi? Co to jest? Dobra, mam pomysł, weź użyj swoich supermocy i przednij tę linę. No dobra, spróbuję. Uwaga, 3, 2, 1. Bzzz. Jest, udało się, dobra, jesteśmy wolni. Mam mu kasę, zobacz. On nie chce chyba. Pomocy, on mnie porwał. On go porwał, co on robi? Ja położę tu wodę, on się potknie i ty go zawołaj. No dobra, spróbujmy. Halo, niedźwiedziu, chodź tutaj, mamy jedzonko. Biegnie, uwaga. Jest, bęk, wywalił się, dobra, bijemy go. A masz, dobra, rozwalony, bracie. Prankster, rozwalili go, oh yeah. Teraz chodźmy spać, bo ja już nie wiem, gdzie jest dom nawet, serio. Kto to jest? Przepraszam panią. O, dzieci, ja jestem Nubek, kocham dzieci. Dajcie dzieci, do wózka. O Jezu, dobrze, mamusiu, znaczy co, mamusiu, ja nie wiem, ojeju. Parkujemy w garażu? Ale dom mamy, ten dom. Ojeju, czy my tutaj będziemy mieszkać, proszę pani? Tak, zaadoptowałam was przecież. Co to jest za domek w ogóle? Co to jest? Dobrze, dzieci, usiądźcie, przygotowałem jedzenie. O Jezu, nic nie jadłem od tygodnia, pewnie będzie ohydne. Ej, nie, McDonald's? Skąd ty to wziąłeś? Proszę pani. Widziałem tego niedźwiedzia, to go ugotowałam. I jeszcze tam troszeczkę ziemniaków. Nie wiem, czy ja chcę to jeść, ale dobra, spróbuję. Ohydne, fuj. Ej, w sumie? To nawet spoczko. Dobrze, dzieci, weźcie coś do $1, bo więcej nie mamy. No, mamo, $1 to mało. Właśnie, no. A pójdę do tego pięknego pana przy sklepie i z nim pogadam, może pocałuję. Czy chodzi o baconka? O nie, dobra, ja biorę doritoski. O ja, ale pyszne, wyjem troszeczkę. Dobra, ja je trochę ukradnę, nikt nie zauważy. Nie, bogacz, co ty robisz? Powiedz, ja się złapię. Bogacz, no zobaczysz, że to ci się nie... O i zobacz, podjeżdżają, no. Mamo, bogacza złapali. Co ty narobiłeś? Super, bra, gratulacje. Jest dobra, ja się stąd zbijam i tak ich uratuję potem. O nie, on ich zakuwa w kajdany, no nie. Jesus, oni mają wszyscy kajdany na rękach, nie. Siadać do auta, raz, dwa. Proszę, proszę pana, niech pan nam daruje. To są dzieci. Jezu, ale okropny policjant akurat dzisiaj był. Proszę pani, okazało się, że te dzieci są jeszcze kradzione, więc dodatkowe 10 lat pani grozi, chyba że odda pani dzieci. Nie oddam ich nigdy, ja je kocham, nie. Oj, proszę pani, nieładnie. No nie, zobaczcie, moja mama siedzi w kiciu. Dobra,
czekajcie, spróbuję zrobić sposób, że... Tyryn, tyryn. Wchodzę super szybko na górę, skakuję tutaj, okej, okay. O, okej, okay. I teraz idziemy tędy, jest, siemaneczko rodzinka. Czekajcie. O, brat, siema. Siemaneczko, bliźniaki mam, bliźniaki, wsiadajcie do koszyka, mam pomysł jak stąd uciec, wsiadajcie. Trzeba plecy, mama, dobra, teraz biorę was, okej, okay. Otwieram tutaj i wychodzimy po cichu. Dobra, nikt nas nie widzi, wcale nie wyglądamy jak jakiś mutant. No nie, tędy nie. Dobra, tędy, okej, okay. On patrzy w komputer. A, jest, uciekamy, dobra. Tyku, jesteś mega mądry z tą ucieczką. Dzięki, mamo, to była najlepsza ucieczka świata. Dobra, dzieci, musimy zmienić 100% cały wygląd, bo inaczej policja nas złapie. O Jezu, mamo, nie tak fajnie wyglądałem, mamy fajną pelerynkę. Przykro mi, synku, musimy to zmienić. O Jezu, dobra, idę pierwszy do fryzjera. Dzień dobry, proszę pani. Cześć, młodzieńcze, dobra, to na co tniemy? O, na coś, żebym wyglądał po prostu inaczej, wiesz. Proszę, na Lewandowskiego. Ja nie chcę na Lewandowskiego, co innego. Dobrze, zmieniamy. O, dziękuję, proszę pani. A na takie coś? Co to jest? No dobra, może być, jeszcze pomaluję na złoty. Dobra, zmieniłem cały wygląd, mamo. O, widzę, że też troli. Ujo, jak wyglądacie, jak inne osoby. O, i mama jak wygląda, jak jest totalnie inna. Dobrze, należy się 500 zł. Mamo? Klikajmy! Dobra, o nie, przepraszamy, proszę pani, potem zapłacimy. Fajne te wiadomości, serio. Halina, Halina. Czy ja coś słyszę? Bracia, wy też coś słyszeliście? No, ej, co jest za telewizorem? Czekajcie, co to jest? Skąd wy wyszliście? To są rzeczy, nie, one wyglądają inaczej. Widzieliście może jakieś takie trojaczki gdzieś w okolicy? Trojaczki? My jesteśmy trojaczkami, a co? No, szukamy naszych dzieci. A dlaczego przez nasz dom? Co to ma być? Bo ktoś porwał nasze dzieci w wanie z popitami. Jezu, jaki okropny człowiek. Czekajcie, nasz też porwali. Spadł od moich dzieci! Uciekajmy! Aha, mamo, co ty robisz, co oni? O, dobra, oni ciekają dołem. Jezu, co to się odwaliło? Ej, ale serio, coś mi się przypomina jakby... Ej, czy to nie była nasza... To nie była nasza dawna rodzina? Nie, wy jesteście moje, tylko moje. Ale mamo, przecież przypomina mi się coś, ty nas znalazłaś na dworze i nas przygarnęłaś. Nie zadawaj się takich pytań, no. Raz, dwa, do szkoły się ubiera. Idziemy do szkoły, wyruszam w dal. Synku, wziąłeś wszystko na pewno? Tak, wziąłem, mamo, wzięliśmy wszystko jako bracia. Ej, halo, stop. To są nasze dzieci, co? Co tu się odwala? O Jezu, nie powiedziałam wam tego. No jesteśmy twoimi rodzicami. No tak, przecież wy byście na początku, to nas wtedy ukradli. O Jezu, to jest mega dziwne, brachu. No wiem. Synku, chodź, wybierz nas, damy ci popite, wszystko ci damy. Dobra, coraz później tu. Czekaj, ja ci dam ci miłość i wszystko. No dobra, w tę stronę, okej. Ale my ci damy dużo kamieni i ziemi. Ej, a w sumie, to czemu by razem nie zamieszkać wszyscy? Ej, w sumie to nie jest głupi pomysł. Ej, w sumie celowała do nas broń, ale dobra, możemy. Jest, dobra, to zamieszkujemy razem. Super, dzieci skończyły jako bezdomne. No po prostu super, wywalili nas z domu, bo tamten się spalił, kłótnia była. Nie wiem, ta rodzina naprawdę już jest... O, ej, Rebeks, da pan Rebeksa? Prosimy. Tak, dzieci, chodźcie, wyjdę za to tylko. Proszę tutaj, Rebeks, proszę. Tak, proszę, tak. Żartowałem. Wracam do auta, nara, dzieci. No i znowu nas oszukał, no. Dzieci, szybko, samo możemy uciec, chodźcie. Co, mama? Myślałem, że cię już nie ma z nami. Słuchajcie, wylatujemy do Bloksburga, szybko. Co, do Bloksburga? Ej, nie, czekajcie, ja nie chcę tam wracać. O, dobra, biegniemy. Mamo, nie rozumiem dlaczego, no. Fireout, chyba mama nas oszukała i wysłała do jakiegoś kraju dziwnego. No i super, dobra. Pop. Jezu, jakie mam piękne dzieci, jeszcze trójaczki, jakie super. Trójaczki? Czy my mamy braci? Co jest? Pani się poszczęściło, ma pani 3 szczęśliwości w życiu. Chowam je wszystkie razem i będą najlepszymi braćmi na świecie. Dobra, Robert, jesteś gotowy? Przebierasz się za lekarza i porywasz dzieci. Dobrze, Juliet, jestem gotowy. Porywamy je i wychowujemy na własne. Dobra, lecę. Dobra, przebieram się za lekarza, cyk. Mamo, kocham cię, mamo. Kto to jest? Dzień dobry, proszę pani, muszę wziąć te dzieci do policzenia, mogę? Nie jest pan naszym lekarzem. Mamo, nie, mamo. Tak, ale jestem na chwilę na zastępstwo, proszę mi je dać. A tak serio, was porywam. Zostaw moje dzieci. Jezu, szybko. Dobra, wsiadam, Halina, jedź, bo policja jedzie. Mamy je. Co się dzieje? Dobra, policja nas goni, ale mam na to sposób. I 3, 2, 1.
Halina, podpalaj dobrze, podpaliłaś jej mu auto, jedziemy! O, dzieci, dobrze was wychowamy. Nie. Według moich obliczeń liczba apokalipsa dziewczyn niemożliwa. Jezu, po co gadasz głupoty? To jest tylko film, rozumiesz, no. Czasem myślę, jakbym był adoptowany, mamo, naprawdę. Mój jeden brat jest bulerem i ciągle mnie bije. Chodź tu, mały. A, mamo, pomocy! Nie, Albercik! Właśnie, Albercik został mnie. Mamo, ja czasem sobie wyobrażam, jakbym był adoptowany, wiesz o co chodzi, no. Nie jesteś w żadnym stopniu. Kochamy cię jak każdego naszych synków i nigdy byśmy cię nie ukradli. Według moich obliczeń wynika, że nasza mama kocha mnie o 10% bardziej niż ciebie. Ej, zaraz ci przywalę, Albercik Einstein, no. Wyliczyłem również, że ta piłka poleci w twarz Albercika drugiego. Albercik, nie, przywaliłeś mu. W sumie to dobrze, bo nas ciągle bije. Chodźcie tu. Tu, uciekamy. Czekaj, Simon, Sajbobku, Bully tu idzie, co mamy zrobić? On nas pobije. Możemy go zamknąć, tak pokazuję obliczenia. Jak zamknąć? Zobacz, tu są nasze robuxy. No właśnie, wskocz tam, to są robuxy, proszę, no. O, wskoczył, dobra. Jak on tam wskoczył? Czy to obliczyłeś, że w tej ścianie jest dziura? Dokładnie i teraz nie możesz stąd wyjść, dlatego chodź. Halo, wypuśćcie mnie, jak wyjdę, to biję. Simon, on nie wyjdzie stąd na pewno? Nie, na pewno nie. O, to dobra, wracajmy do mamy. Dobra, klikam to i bęk, masz milion bobuksów, proszę. Milion bobuksów na końcu, wow, dzięki bracie, jesteś najlepszy, serio. No wiesz, mamo, chciałem się zapytać trochę dziwne pytanie. Dlaczego jesteśmy niby rodziną, a masz inny kolor włosów? No bo byłam u fryzjerki, przemalowałam i wiesz, tak no. A mamo, a dlaczego ja mam, jestem taki niższy od ciebie troszeczkę, no tak dziwne no. No bo jesteś jeszcze mały. A dlaczego ty nie masz uszu jak ja, takich fajnych, No bo ja sobie odkleiłam je. A, aha. Dobra, bo czasem myślę, że jestem adoptowany. Dobra, to ja idę, wcale nie myśląc, że jestem adoptowany. Ryszard, on się domyśla, musimy mieć plan. Proszę, trojaczki, mama wysłała nas do fryzjera, żebyśmy zostali obcięci. Ale czemu jak ona chce być, żebyśmy byli obcięci? Ej, to troszeczkę podejrzane, dobra. Proszę pani, przyszliśmy od mamy, proszę tutaj karteczka. Dobrze, proszę tutaj usiąść na siedzeniu. Dobra, to ja pójdę pierwszy, okej, cyk. Ho? Mama kazała was tutaj wystrzec, jak ona wygląda. Ej, dlaczego jak mama? Ja nie chcę jak mama. Uwaga, 3, 2, 1. A czemu jak wyglądam jak zwykły nubek? No, to nawet nie wygląda jak mama. No tak, mama kazała. A czekaj, jeszcze musisz pomalować włosy. Jezu, no, jak ja wyglądam. Ej, bracie, wyglądamy prawie tak samo, siemaneczko. No, ładnie wyglądasz. Wyglądamy jakbyśmy mieli banany na głowie po prostu, no, tak to wygląda. Wygląda nasz brat? A czemu on ma zielone włosy? Aj, pierwszy dzień w szkole, oh yeah. Chyba dostanę sobie szóstkę. A ja komuś przywalę, bo to uwielbiam. O, dobra, zanim jeszcze do szkoły ja pójdę coś wyrzucić do śmieci, to wy już idźcie, bracia. O, dobra, o, brak kula mięsna, hop, okej, wrzucę. Ktoś tam siedzi? Synek, to ty? A, co to jest? To się działo w śmietniku, pomocy! Synek, chodź tu, oni cię porwali. Aha, pomocy! Synek, wróć do mnie. Pani dyrektorko, pomocy, proszę mnie zablokować. To nie wiem, kto to jest, no. Proszę mnie wpuścić, to mój synek. Nie, proszę stąd wyjść, albo wezwiemy policję, raz, dwa. Jak wy traktujecie ludzi w tej szkole? Dobra, idę. Jezu, jaka dziwna pani. Jest, bracie, widziałeś to? Nie. Ja widziałem, ale bym jej przywalił za to. O, Jezu, naprawdę, mega dziwne. Mówiła, że jest moją mamą. Idę sobie na autobus, bo do domu muszę dojechać po szkole. Czekaj, co ja tam widzę? Moi rodzice, ej, przywitam się z nimi. Ej, Halina, zobacz co mamy. Kop, szybciej. Ej, co jest? Czy oni coś kopią? O co tam chodzi? Ej, czemu oni są na grobowisku? Ej, ona coś kopie, co jest? Ona kopie grób? Ej, dla kogo ona to kopie? Może mama tam pracuje, he? Dobra, podejdę troszeczkę bliżej. O nie, zaraz mnie zobaczą. Spróbuję ta... Dobra, jestem. Dobra, Halina, wrzucam. Czy oni mają... Fajrota. Ej, oni mają mnie tam w rękach. Co jest? O co tu chodzi? Nie, no tak to nie może być. Co oni zrobili? Dobra, Halina, spadajmy stąd szybko, szybko. Spadaj. Co jest? Czemu oni wrzucili moją podróbkę tam? Sprawdzę to. Ona leży? Ona tam leży. Dobra, zejdę tam. Czy coś? O, tknę tego. Dobra, to nie jest człowiek, to jest jakiś robot chyba. Ej, ty, miał karteczkę, przeczytam to. Nie jesteśmy prawdziwymi rodzicami tego dziecka, ale i tak je kochamy. O nie, co ja przeczytałem? Jestem adoptowany! No Jezu, czemu tu jest moja podróbka? Dobra, biorę ją, ona wygląda nad spoko, będę mógł do... Nie, co tu się odwali? O dziecko, chodź tutaj! A, to ta stara pani, pomocy! Co jest? Wracaj tu, to jesteś moim dzieckiem! Ona gada, czemu ja nie jestem jej dzieckiem? Dobra, spadam na górę, spadam. Nie, ona wchodzi, co ja mam zrobić? Czy ja mogę
nie, dobra, wchodzę na górę. A, szybko, szybko. Nie, ja nie zdążę, ona mnie zniszczy. Ja nad nim kto to jest. Dobra, zrzucam fireouta. Dobra, spadł. Dobra, skarbeńku, już cię mam. Chodź tutaj na rączki. Nie, 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 skaczę. Witamy w Brookhaven News. W dzisiejszych newsach trójka dzieci została porwana. Trojaszki od tej mamy, oto tej mamy. Tak, ona jest z nami dzisiaj na wizji. Proszę coś powiedzieć. Oddałeś mi moje dzieci, to porwali ich, tak. Fireout się jeden nazywał, tak, tak go nazwałam. Dokładnie, także uważajcie na siebie i te dzieci, które są tam, proszę się do nas zgłosić. Jezu, mamo, widziałaś to? To jest mega strasznie. Trojaczki, jeszcze Fire... Ej, czekaj, ja się nazywam Fireout. Ty telewizor to jest na żarty, wszystko zacznie, a tanie zacznie. Mamo, czy ty próbujesz odwrócić moją uwagę od telewizora? Czy ja słyszałem trojaczki i Fireout ukradzeni? Nie. O, ci to przecież oni powiedzieli tam pizza i ananas. Pizza i ananas, moje nieulubione połączenie, ale lubię to nawet. Wjeżdżamy, wjeżdżamy, raz, dwa, wjeżdżamy. Dobra, to tutaj prawdopodobnie jest, tu jest moje dziecko, proszę, wejdźcie i przeszukajcie ten dom. Dobrze, już wchodzimy, nie ma sprawy. Mamo, czemu przed naszym domem jest policja? Ty musisz się schować szybko, bo cię nam zabiorą mieć. Co, schować się? Halo, mamo, za co chodzi? Dobra, spadam tutaj, szybko, hop, hop, okej, na górę jak? Dobra, jestem, okej, zamykam. Jest, przycięło mi głowę, pomocy, Halo, halo, proszę pani, musimy przeszukać to mieszkanie, ponieważ tu podobno są dzieci, które nie są wasze. Nie przypomina nic takiego, ale możecie przeszukać, nikogo tu nie będzie. Jejuniu, jak ja mam się schować? Przecież policjanci w windzie weszli. Dobra, czekajcie, ma pomysł. Tutaj chyba zamknęliśmy. Tak, tędy można... Jo, to jest idealna kryjówka. Ej, co jeżeli... O nie, teraz się wszystko łączy. Rodzice mnie ukradli. Chyba? Albo nie, nie. Słyszałem coś tam, Ryszard, chodź. Nie, szybko tędy. Co ja narobiłem? Dobra, nie wiedziałem, że to zrobię kiedykolwiek, ale muszę. Do kibelka. O nie, dobra. Nie zobaczą mnie. Dobra, Ryszard, tutaj chyba... nie, nikogo tutaj nie ma. Dobra, chodź. Chyba tutaj nikogo nie ma. O ja, oni tam gadają, serio. Mamo, o nie. Czemu ja tu wyszedłem, co mi odbiło? Ej, to dziecko, łapci! Nie, to jest tylko nasz zwierzak domowy, tak? Tak, jestem kotkiem, miau, miau. Nieprawda, to jest dziecko, łapcie go! Wy jesteście zatrzymani do końca życia. Dobra, rodzina, uciekajcie, stop, policjanci, stać! To co ty robisz? Czy ty poświęcasz się dla nas? Dobra, mamo, uciekajmy, dawaj, chodź tu, szybko. O Jezu, tato, dziękuję ci bardzo. My idziemy, mamo, czemu jesteśmy w car dealershipie? Jaki to ma sens, no? Dobra, przypomniało mi się to. Dobra, zejdźmy. O tak, uwielbiam tą miejscówkę, to wasza? To oni nas znajdą, to już jest koniec. Mamo, jak to już jest koniec? Mamo, słyszę sygnały, o nie, tu już jest nasz koniec. O nie, dobra, biorę pistolet, będę się bronić. Policja wychodzi stąd. O nie, dobra, mamo, poddajmy się lepiej, to chyba jest niebezpieczne. O nie, weszli. Do góry stać. Syneczku, to ja, twoja prawdziwa mama, tamta zostanie zatrzymana. Nie, mamo, nie, proszę, tylko nie to. O nie. dobra, wracajmy, mamo, w sumie to oni mnie ukradli, więc żartowałem. Tak naprawdę nie dałbym rady bez mamy żyć. Wbijam tam, halo, policja, bang. Strzał. Ziemia. Czy to był Simonek? Dobra, biegnę. Mamo, uratuję cię, chodź tutaj. Bum! Jest uwolniona. Dobra, mamo, uciekamy. Szybko. A masz. Nie nękaj mojej mamy. Zły, dobry i sławny trojaczek zostaje porwany. Ja jestem złym dzieckiem. Muszę rodzinę zniszczyć ją. Muszę ją za... przecież nie umiem jeszcze z wysokości schodzić. Jak boli. Ej, co to jest za dziecko? O Jezu, co tu robić leżące dziecko? Pani, dzieci są już gotowe do odebrania. Niech pani zobaczy, jakie są piękne. Jezu, jakie są piękne dzieci. Wszystkie tam leżą. Ekipa. Dobrze, proszę pani, ja pójdę po papiery i wszystko podpiszę. Dobra, to jest ten moment. Biorę jedzenie i zwabię jej tutaj. Misja porwać dzieci rozpoczęta. Lecimy. Dobra, wszystko jest już idealnie postawione. Jeszcze ostatni tutaj. I okej. Okay. Uciekam do samochodu, budzą się, dobra. Jedzonko czuję, czy jedzonko? Jedzonko, pozwólcie, jedzonko. Moje. Dzieci, nie idźcie stąd, nie mogę się ruszyć, Jezu, jestem... dzieci! Jedzonko. Więcej. Ja będę pierwszy. Uwielbiam sławę. Halo, dzieci, tutaj są lody, zapraszamy. Lody, uwielbiam lody. Rebeksy jeszcze, lody ekipy. Ej, halo, co jest? Aha, i teraz odjeżdżamy. Nie, bracia, jesteście tu. O nie, oni siedzą na tyłach. Nie, policja nas goni, dobra, dzieci, wyskakujcie, ja tak was nie porywam. Skakać, raz, dwa. Co tam się stało? Pojechało za nim auto, co jest? Ej, wiecie co, bracia, chyba zostaliśmy porzuceni. O nie, i trojaczki porzucone. Może do tego domu, he? No dobra, chodźmy do tego domu. Ej, ktoś tam jest, jakaś babulka. Ej, proszę pani. Ale
słodzinki zaadoptować was? Tak, prosimy, proszę pani, porzucono nas, porwano. Zapraszam do mojego domku, dam wam ciasto. Ciasto, ciasto, tak, jabłkowe ciasto. Dobrze, moje dzieciaczki, zrobię was takie piękne pulpeciki. Z nas pulpeciki? Nie, ja nie chcę być zjedzony. Nie mają. Ale pyszne, o, kurczę, jednak dobre, proszę pani, ja jednak chcę być pulpecikiem. Babciu, ja już nie mogę, za dużo jedzenia, aż mi brzuszek urosł, ale fajnie. Jedźcie więcej, dzieciaki, macie być słodziutkie pulpeciki. Pulpeciki, o Jezu, ja już nie mogę, babciu, już nie chcę kotlecika, ja sobie usiądę, o. Dobra, czy ja jestem sławny brat, ty jesteś miły brat, a ty zły, tak? Ja jestem najsilniejszy. Ty jesteś fajny, spoko, co nie? Nie, ja jestem najsilniejszy, chodź tu, o. Co wy robicie, bracia, nie kłóćcie się. Gdzie ty go wrzuciłeś, Simonku? Nie wiem, do jakiejś piwnicy trafił czy coś, nie wiem. Ej, no nie, jak to do piwnicy, dobra, lecę tam. O, cześć, bracie, uwolnisz mnie? A, no spoko, chodź na ręce. Sorry za tego złego brata, ale on naprawdę jest dziwny czas. Ej, Simon, nasza babcia nie ma pieniędzy na lody, po co my tu przychodziliśmy? Dzień dobry, proszę pana, ja mam tutaj 2 złote, potrzebuję lodu, no... Mam, babcia, to nic nie kupisz za 2 złote. Proszę pani, właśnie, nie ma nic tutaj za 2 złote, maksymalnie 3 złote za gałkę. Prosimy! No właśnie, prosimy, my jesteśmy też troszeczkę grubsi, musimy więcej, co nie? Dzieci, niestety dzisiaj nic nie zjemy, wiecie? To jest takie wzruszające. To nic tak nie może być, poczekajcie! Co jest? Nie, bracie, nie rób tego! Masz lody, oj, masz jeszcze... Halo, dziecko, czemu ty mnie uderzyłeś, co tu się dzieje? Dawaj lody! Simon, nie bij pana sprzedawcy! Właśnie, Simon, ty jesteś bardzo zły, powinieneś być miłym człowiekiem. Ja jestem miły. Nikt mnie nie wkurzaj, bo to też tak skończysz, chodź tu. Ej, nie, zostaw Alfredzika. Halo, Fajron, pomóż mi. Jezu, ten trójaczek jest okropny. Bracie, zostaw go, co ty robisz? Fajron, nie podchodź tutaj, bo go zrzucę. Nie, co jest? Czemu chcę go zrzucić? No co to ma być? Bracie, nie rób pochopnych ruchów. Nie. Nie jestem waszym bratem, ja się urodziłem w innym szpitalu. Nie podchodź, bo go... O, zrzucę nie, go. Nie rób tego, spokojnie. Nie, co ty zrobiłeś? Bracie! Paróweczki płaczą. Fajerbobek, co ja zrobiłem? Co ty zrobiłeś, no? Dobra, spokojnie, musimy... Babciu, kiedy my dojedziemy? To jest najgorszy transport na świecie, no. No, już jesteśmy, możecie wysiadać. O, super, babciu, hop. No nie, babcia zrobiła nam przypał. Dobrze, dzieciaczki, jeszcze buziaki? Nie przy kolegach. Jakże widzicie, widzowie, teraz nagrałem TikToczka, Simon, dawaj taniec. Avocados from Mexico. Oh yeah, dobrze, dziękujemy. Dobra, mam już 1 milion followów, czekajcie to, ja się staram coraz sławniejszy. Ej, wy, co wy tu robicie, bracia, przyszli z babcią, he, nubeczki? Nie, to nie nasza babcia, to nasza opiekunka, tak. Opiekunka. Dobra, masz szczęście. Ej, zostawcie mojego brata, no. Dostałem! A ty, nubeczku, zostałeś ostatni. Masz! Ej, czemu to jego nie działa? O tym nie uderzyłeś, przecież jakbyś tak kogoś falał, to myślał, że nie trafiłeś. Teraz moja kolej. Nie, brat się wkurzył. O, ale mu przywalił. Ej, bracie, masz! Jo, ale dobrze, bracie, dziękujemy za ratunek. Bracie, co jest? Co on im robi? Przestań, bo ich... O, pomocy, pani nauczycielko! Simon, nie jedz ich, chodź, już wystarczy, chodź! Stop. Przestań! Proszę pana, moje dzieci zaginęły, pomoże mi pan? Tylko wystarczy 10 tysięcy i odnajdę tą osobę, która je porwała i zniszczę! Dobrze, zapłacę panu, tylko moje trojaczki, proszę mi oddać. Siu, mam fajny nowy taniec na TikToka, już mam 1 milion followów. Halo, weźcie tego, się spokójcie, czemu tu się woda leje, halo? No co, babciu, no, zbawimy się. Simon, czemu ty siedzisz na piecu w ogóle? Babciu, jestem bardzo twardy. Jezu, babciu, no przepraszamy, no. Dzieci, jesteście takie rozrabiaki, naprawdę, a co tam ty robi? Babciu, topię się, pomocy. Nic nie widzę. Jezu, no co on odwala. Dobra, wezmę go, babcia, już spokojnie, nie musisz się o nic martwić. Dobra, mam go, babcia, wrzucę go w spokojne miejsce. Przestań trollować babcie. Nic nie widzę, Fajron. Dobra, idź tutaj, tutaj będzie bezpiecznie. Fajron, widziałeś gdzieś Simonka? Nie, gdzie on poszedł? Dobra, babcia, pójdę ci go znaleźć. A, jestem zły, muszę ratować złych. O, tato, tak, tata w więzieniu siedzi. O, biorę kluczyk, trzeba uważać na policjanta, latarkę wezmę. Tatusiu, poczekaj, idę już. Syneczku, jak ja cię dawno nie widziałem, to jesteś ty moim synkiem? Tak, tatusiu, jestem też zły, dlatego proszę, otwieram ci, musisz wyjść szybko. Dobra, uciekamy, synku, dziękuję ci. A czekaj, bo żeby nie zobaczyli, że stąd uciekłem, wejdź tam na chwilę do celi, dobra?
Dobra, syneczku, ja tutaj zamknę. Nara! Ty nie jesteś moim synkiem! Tatusiu, dlaczego to mi zrobiłeś? Ja tylko chciałem ci pomóc, bo jestem zły, tak jak ty, bo nie. Firebob, proszę, jestem w więzieniu, pomocy! Oh my gosh, dobra, trzeba przejść tędy obok policjanta, szybko! Halo, kto to tam jest? Aaa! Wracie, weź, zwróć na jego uwagę, dobra! Halo, człowieku młody, nie uciekaj mi, gdzie ty pobiegłeś? Simon, Simon, gdzie ty jesteś? Simon! Ja już to nie wyjdę, Firebobek! Chodź, tu przecież tu jest otwarcie, możesz sobie kliknąć, chodź! Dawaj, tędy, dawaj! A, otwarcie! O Jezu, tam są policjanci na dole, dawaj, dawaj, dawaj! Ej, a co jeżeli byśmy helikopterkiem odecieli, co to sądzisz? O, to jest bardzo złe, to oczywiście! Dawaj! Lecimy, to jest dobre właśnie! Simon! Czemu ty siedzisz w powietrzu? Jest, dobra, udało się! O, dobra, lećmy do babci z powrotem, zaparkujmy... O, co jest? Uwaga, wlot prosto do supermarketu, Simon, gotowy! Skaczesz! Wow! Babciu, babciu, a co kupujemy? Tylko jakieś żywnościowe rzeczy, moje na inne nas nie stać. O Jezu, no, ja chciałem do Ritowski. Babciu, a mam pytanie, czemu w ogóle nie wyglądamy jak ty? Czy ty nas adoptowałaś? Nie zadawaj się takich pytań. Potem zobaczcie to auto, chowajcie się wnuczkowie szybko, oni chcą nas was porwać. Co się dzieje babcia? Dobra, szybko, chowajmy się, co jest? Simon, dawaj, dawaj. Co się dzieje? Nie wiem, babcia coś mówi. Siedźcie tam, dzieci. Udawajcie, że was tu nie ma. Halo, 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 tu była lokalizacja, że są jakieś trojaczki. Czy macie tu jakieś trojaczki? No, co tu się dzieje? Zostawcie mnie. Jakie trojaczki? O co wam chodzi? A, dobrze, rozejrzymy się po sklepie. Jezu, moi sunkowie, gdzie jesteście? Dobrze, zakrywaj nas, ja nie wiem, co tu się dzieje. Panowie, o co wam chodzi? Możecie już stąd wyjść, chciałam zrobić zakupy. No dobrze, dobrze, sekunda. Dobra, Fajbobek, to wyjdziemy tyłem. Dobra, idziemy, dawaj, 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 po cichu, po cichu. Dawaj, 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 szybko, 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 tedy. Dawaj, Simon. Dobra. Ej, a gdzie trzeci? Ej, zapomnieliśmy o trzecim. Halo, kto tu jest? O, synek, cześć. A, pomocy. Simon, złapali naszego brata. Mojego braciszka, pobiję ich. Czekaj. Nie, Simon, stój, stój, stój. Nie możemy ich pobić, oni mają pistolety. Dobra, dzieciaczki, odzyskamy go później. Chodźmy się szybko przebrać i założyć nowe fryzury. Dobra, babcia, przebrałem się, dobrze? Ej, a ty, bracie, jak... Simon, jak ty się przebrałeś? Jaki nubek. Znaczy, koksu, co nie? Ej, dzieci, uciekajmy, oni tu podjechali. Ej, jak nas złapali? Babcia, uciekajmy. Aaaa, Simon, Simon, żyjesz tam? Biegnij szybko, gonią nas, mają pistolety. A, strzelają, dobra, zatrzymajmy się. Stop, stop, Simon, dostałem kulą usypiającą. Ojeju, O Jezu, jak was dawno nie widziałam. O co chodzi? Zostaw nas, czemu nas porwałaś? Ty jesteście moje, ja was urodziłam. Ktoś was nas ukradł przy urodzinach. What? To nieprawda, chcesz? Nieprawda właśnie, ty nas... ty nie jesteś naszą mamą. Mamy takie same włosy i twarz i wszystko. No w sumie. Simon, co myślisz? Ale babulkę ja kocham dalej. Ale jak babuszka z nami zamieszka? Właśnie, mamo, możemy babuszkę wziąć, będzie naszą babuszką. No w sumie? W sumie to można. A mamo, dlaczego pali się nam dom? Oddawać moje dzieci. A co tu się dzieje? Nie umiem mówić. Ojeju, dzieci, poczekajcie na lekarza jak normalne dzieci, a nie odwalacie. Ci dzieci, wsiadajcie do koszyka, lecimy na rentgen. Tak, tak, na rentgen. Dzieci, przecież trzeba sprawdzić, czy w ogóle jesteście zdrowe. Ale nam się nie chce, bo my... co pan zrobił? Przepraszam, jestem tu nowy bejkonek. Super, bejkonek. On nas operuje. Jak, proszę pana, wszystko jest z nami zdrowe? Nie wiem dlaczego, ale jedno dziecko ma bombę w głowie. Drugie jest jakieś, nie wiem, biega, skacze, dziwaczny jest. A trzecie, no w miarę normalne, tylko chyba będziesz śpiewakiem w przyszłości. Dobra, Fireout, nie chce mi się już tu siedzieć, mam dosyć, jestem res. Ej, słyszycie te dźwięki przed szpitalem? Może pójdziemy? Czy na pewno? Czekaj, słyszę jakieś takie... Czy wy też to słyszycie? Takie jakby ktoś kaszla? Jaka furgonetka z tym, z dymem! O ja! Ej! O, witam was dzieci, co tam u was? To Garcelo, nie mam dobrych przeczuć, chłopacy. Chodźcie do środka, pokażę wam, tam są cukierki darmowe. Ja biegnę pierwszy! Ej, ja też chcę cukierki darmowe! Ej, wcale to nie jest skam na Robuxy! Tak, w ogóle, ej! No nie, ty też wsiadłeś najmądrzejszy. Garcelo, to gdzie są te Robuxy, bo nie widzę te cukierki. To był prank, porwałem was! Nie, Garcelo! Cel nas porwał! Pomocy! Czemu nas związałeś? Powiedz, co jest twoim celem! Chcę tylko dostać esencję Trickiego, Wittiego, a twojej w ogóle nie potrzebuję. Albo się zgadzacie iść ze mną na eksperyment, albo was zastrzelę! Dobra, zgadzamy się! A co pan tutaj robi? Ej, czy to jest Tricky faza trzecia? Tak, właśnie go tworzę, żeby zniszczył ten świat.
A po co ci moi bracia w ogóle? Bracia, wszystko jest dobrze? Fire Road, my jesteśmy tu przywiązani. O Jezu, no nie, tu się odwala. Halo, Garcelo, co ty odwalasz? A, dobra, już zaczynam robić twoich kolegów. Dobra, wyjmuję esencję z Trickiego. Nie, przestań, nie, zostaw mojego brata. Nic mu się przecież nie stanie, tylko stworzę coś strasznego. Nie wiem, czy to jest dobre. Dobra, teraz Whittiego. O nie, bracie, czy wszystko jest dobrze? Tak, wszystko jest dobrze, Fire Road, ale nie wiem, czy to jest fajne. Uwaga, mamy to. Idę to teraz krzyknąć Whittiemu 3. Nie, nie, co on odwala? Co on robi? Nie mogę na to pozwolić. Cia, giniesz! Garcelo, elo! Garcelo, elo! Już się żyje! I masz! Zabieram mu próbki, okej? Okay? Chłopaki, uciekamy szybko! Odwiązuję was! Dobra, i tutaj jeszcze... w linę! Dobra, spadamy stąd, come on! Halo, halo, policja! Zostaliśmy zgłoszeni, że tu ktoś się włamał! Halo, 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 dzień dobry! Co to jest? Nie wierzę własnym oczom! Jestem go... Muszę zdobyć ich... O Jezu... Ja strzelam! Ja! Nic mi nie zrobisz, jestem duchem, głupcze! Masz! No, teraz muszę dopaść te głupie dzieci i zdobyć od nich mikstury. Skoro nie chcecie pić mleka, to czym mam was karmić? Kulą mięso! Ja chciałbym bombę, mi wystarczy mleko, bo jestem zwykłym dzieckiem, typowym dzieckiem z... Out, masz mleko? Dzięki, mamo! Nam, ale pyszne, dobra. I łap kulę! Rzucam! Nam, ale pyszne, mamo! Więcej! Rzucamy w niego! Jedz kulę! Co jest? On się powiększa! I on się powiększa! Rzucajcie! Lul! Ile kul mięsnych, co jest? On jest chyba trochę za duży, przestańmy już. Dobra, Whitty, się stawaj na środku, nakarmimy go, okej? Okay. 3, 2, 1. Co jest? I wybuchamy! Start! Co jest? Nam, to było mega pyszne i wybuchowe. O, jak dobrze, a ja jestem nudny i piję mleko. Dobra, dzieci, nauczę was strzelać. Pójdziemy na waszą pierwszą wojnę. Ja nie wiem, czy to będzie bezpieczne, uczyć dzieci strzelać i na wojnę od razu. Tak, strzelajcie. 3, 2, 1. Tak po prostu. Strzelać! Ej, to jest prostsze niż myślałem. I strzelę teraz w brata. Ej, ktoś tam sta... Ktoś podgląda nas. Ej, tato, ktoś nas podgląda, to są chyba żołnierze. Nie. Dobra, synku, spokojnie, ja pójdę tamtędy i zacznę z nich strzelać, dobra? Wy czekajcie tutaj, bezpiecznie, dobra? Dobra, będę czekać, tato. Ej, wrókie, strzelać w niego! O nie, oni się strzelają! Bracia, musimy pomóc tacie, lecimy! Strzelamy! Nie, tato, nie! Dobra, strzelaj go! Strzeliłem, dobra, jeszcze kolejny, uwaga! Strzał, uwaga, jeszcze strzelcie tego! Jest, dobra, wszyscy poszli. Nie, tato! Well, what do we got here? Nie, tato, tylko nie to. Nie, w tak młodym wieku nasz tata odszedł. Nie, zanieśmy go do szpitala choć. Ach, minęło trochę lat już od tamtego incydentu. Nasz tata przeżył w końcu. Wydaje mi się, że ten grill jest trochę sas, wiecie. Czy to wypadło przed chwilą z grilla, czy mi się wydawało? Ej, ty, kim ty jesteś? Gadaj! Wcale nie wysłał mnie tu Garcelo. Wierzę się właśnie przyznałeś do tego. Nie, wracaj tu, gadaj dlaczego, chodź tu. Jestem głupszy niż ja mogłem. No co on robi, on jakieś dziwne triki robi, idę do niego. Mamo, pomóż mi, bracia, chodźcie. Synku, nie mamy teraz czasu, muszę pomóc tacie. Właśnie, synku, daj spokój. Ja mam czasu, piję wodę. Chociaż ty... Dobra, chodź. Będziemy, dawaj szybko na górę. Dobra, czy on jest tutaj dalej? Halo, jest tu? Jest tu, Whitty, zobacz, ej, chodź tu. Nie, zaskoczy, Whitty. Stary, tu nikogo nie ma, wracam do domu. No nie, no był tu, przysięga, biegnę do niego. Dobra, widzę go, biegę do jakiegoś domu. Co jest? Ej! Aha! Ej, co tam jest? Czy tam jest duch i triki faza trzecia? Ej, coś mi się tu kojarzy z Garcel. Ej! Kogoś tam widziałem. Czekajcie, czy tam był Garcelo przypadkiem? Jest tam! Zobaczcie, to jest jakiś baby Garcelo! Halo! Ty, wracaj tu! Wbieg do środka. Co to jest za dom dziwny? Dobra. Okej. Okay. Na razie nie mam żadnych broni. A nie, zebrałem dowody. Mam wszystko. Możemy odpalać fazę trzecią. Tak, triki faza trzecia będzie gotowa. Halo, muszę jakąś triki fazę trzecią. Dobra, schodzę na... Ej, czy ja coś słyszałem? Nie słyszałem nic, nie słyszałem. Nara. Gonić go! Słyszałem kogoś! Among Us, wychodź z pistoletem! Nie, szybko, na górę. Dobra, on to wchodzi? Wchodzi tu, ja cię kręcę. Nara, nubku. Dogonisz mnie, I'm gonna go fast. Dobra, mój tatuś będzie mega z ciebie dumny. Testujemy cię na lodziarni, musisz rozwalić tą lodziarnię. O, dzień dobry, co by chciał z pan zamówić? Ej, czemu masz bombę? Rozwalę tą restaurację!
Dobrze go rozwaliłeś, teraz czas rozwalić cały świat. Dobra, macie jakiś plan, żeby pokonać Trickiego i Garcelo? Ja tutaj zwołałem Sky i Girlfriend. O nie, przyszły. Erut, mogę się dowiedzieć, co robi tutaj Sky ze mną? Właśnie, co robi ta oszustka? Ja nie wiem, to on was zaprosił, czemu je zaprosiłeś? Nie, nie możemy tego tak zostawić, walka na rapy! Kto wygra, wygrywa ciebie! Co? Wygrałam cię, Fireout. W sumie to spoko, ja lubię cię, Girlfriend, ale jej, tak średnio. I tak będziesz mój. No to sam, która zwołaliśmy, to Lemon Demon. Nie, tylko Psycholon chce zjeść moją dziewczynę. Dzisiaj zjem twoją dziewczynę. O niej przyszedł. Dzisiaj zjem twoją dziewczynę. No właśnie o tym mówiłem. O, to twoja dziewczyna? Nie, 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 nie jest jej, przestań. Nam. Przestań, powiedziałem coś. Musisz nam pomóc, pokonać Tricky Face trzecią. Dobra, skoro cały Team Avengers gotowy, to możemy lecieć na Trickiego Face trzecią. Dobra, Lemon Demon, on mieszka za tymi drzwiami, powinien tam być. O, jest tam! Lemon, nie! Gdzie jest? Gdzie on jest? O, witam! Nam! Jezu, Lemon Demon, nie! Co, on go próbuje jeść? Nie, on zabił Lemona Demona. Nie, co tu się stało? On jest taki silny. Nie wchodźcie tam, nie wchodźcie tam. Musimy myśleć nowy plan. Ej, czekajcie, gdzie jest Tricky? Tricky są za moich braci. Idę do niego i go zniszczę. Amasz! Amasz! Za moich braci! Myślałeś, że coś mi zrobisz? O, nie żyję. Witty, ja nie wiem, co teraz mamy zrobić. Czekaj, wejdę na kamery. O Jezu. To tata gra chyba piłką, dobra, to nieważne. Przejdźmy tutaj, tutaj go nie ma. O! Ej, widzę go tam! Nie! On nawala tatę! On niszczy tatę tego, tej dziewczyny, girlfriend. Dobra, wkurzyłem się. Raz to dobrze, bierzemy bronię, weźcie bronię stąd. Okej, okay, to. I trzeba go rozwalić. Idziemy na niego. Tędy! Girlfriend, weź broń, wszyscy! O, jest tam, goni wszystkich, dobra! Ama! Strzelajcie w niego! Strzelajcie! Nie, zabił Takwena! Nie, zabił girlfriend! Nie! Witty! Nie! Sky! Nie! Wszystkich, teraz idzie po mnie. Czego ty chcesz, człowieku? Ja chcę twojej duszy. A co ty na to, że oddam ci duszę wszystkich w zamian za walkę na rapy? No spoko. Ja nie wiem, jak to zrobiłem, ale się zmęczyłem. Czyli teraz opuścisz nasze miasto? Nie, i tak zostanę. Ej, nie taka była umowa, dobra, wsiadaj tu. Tak czy siak, opuścisz nasze miasto. Kim byście chciała być w przyszłości? Ja chciałabym być doktorką. Ja chciałbym być jak mój tatuś, czyli nubkiem. Dobrze. A kim wy byście chciały być, dzieci? Ja chciałbym być kryminalistą. Dobry żart, dobry żart. Bycie kryminalistą nie jest fajne. Oddawaj misia, Bacon. Pum, mam twojego misia, dzięki, Bacon. Oddawaj mego misia, proszę. No dobra, bo mi trochę ciebie żal, ale moja broszka to jest bycie kryminalistą. O tym marzę. I bracie i siostro, może pójdziemy na górę tam, gdzie pani nam zabrania i pokryminalujemy? Ej, w sumie to będzie dobry pomysł, dawaj. Dobra, lecimy. Szybko, szybko, żeby nas nie zobaczyła. Ja już wiem, dlaczego ona tu zabrania, bo można spaść z kilometrów. Dostajesz karę na całe życie, przywiążę was, bo jesteś niegrzeczny. Nie, tylko nie więzienie, nie. Ja jestem zbyt młody, żeby iść do więzienia. Dobra, przywiązuję was, to już jest koniec. Jesteście tak niegrzeczne, że nic innego wam nic nie da. Nie, proszę pani, nie. To jest nielegalne, znaczy nie wiem, czy to jest legalne, przywiązywać dzieci do ściany. Dobra, przywiązani, pa pa. Spokojnie, Fajro, znasz mnie przecież, mam to. Tak, proszę, dawaj. Dobra, tutaj parę linek i cyk. Spokojniona, dobra, teraz was, okej, ciebie. Dobra, mnie, dzięki, yes, jesteś najlepsza. Padajmy stąd, ucieknijmy stąd. Ty chcesz uciekać z przedszkola, wiesz, że żadne dziecko tego nie przeżyło. Wiem, ale musimy to zrobić. Lecimy, dzieci. Pamiętajcie, na sniku. McDonald's, to jest nasz cel.
Fajro, czy ty chcesz ukraść burgera? Wiesz, że to nie ma sensu. Spokojnie, za mną. Nie martwcie się. Okej, okay, zróbcie coś takiego jak ja. Ta czarna pantera, na. Uja, chicken nuggetsy, dobra? Okej, okay, to sobie wezmę to. O, jeszcze deserek. O nie. Fajro, bierz jeszcze pączki. Dobra, biorę, czekaj. O, okej, okay, mam pączka. Mam jeszcze to. Dobra, mamy wszystko. Spadamy stąd. Co wy robicie, dzieci? Czy wy mnie okradłyście? Nie, uciekamy szybko. Dzwonię na policję. Nie, spadajmy tędy. Fajro, pójdziemy za to siedzieć. Nie możemy pójść siedzieć. Jestem zbyt dobrym włamywaczem. No, czekajcie, tylko zjem coś, jeszcze przerwę. Nie ma czasu na przerwę, uciekajmy. Dobra, szybko tędy, znam takie miejsce pewne tutaj. Fajro, goni nas policja, dlaczego? Nie wiem, to tylko jedzenie. Dobra, chodź. Tutaj się na chwilę zatrzymamy, to jest najbezpieczniejsze miejsce. O nie, sygnały, policja wie, gdzie jesteśmy. Halo, wbijamy. Czy wy ukradliście coś z restauracji najdroższej Magdy Gessler? O nie, to była najdroższa restauracja, to nie był McDonald's. Fire out, pójdziemy siedzieć. Dobrze, jesteście zatrzymani, ile wy macie lat? Dwa? Możemy ich zabrać w ogóle do więzienia? Nie wiem, dobra, zabierzmy ich, nieważne. No do więzienia, przecież mamy dopiero 2 lata. Gdzie się siedzieć? Jestem tak młody, ja trafię za kratę. Nie wiem, co wy zrobiliśmy, przecież oni mają po 2 lata. Czy my je w ogóle mamy karmić, mleczkiem? Tak, mleczko, to nasze jedyne jedzenie. Dobra, ja się na tym znam. Mam matczyni instynkt. Nie, tylko nie bacon, nie, proszę. Spokojnie, wychowam cię jak własne dziecko. Znaczy, nakarmię. Proszę, tutaj mleczko prosto z kartonu. Nom. Ej, ty, dobre. Ej, w sumie to najlepsze chyba mleko, jakie piłem. O, dziękuję, stary. Spoko. O, dobra, jeszcze resztę nakarm tym samym mlekiem, a my... Idziemy, miłych snów, dzieciaczki. Dobra, mam mleko, ja myślę, że z tego zrobię jakieś coś do ucieczki, jak myślicie? Właśnie, możemy z tego kartonu zrobić jakieś wyjście. Ej, chłopacy, a nie wydaje wam się trochę dziwne, że my mamy po 2 lata i jesteśmy w więzieniu? Może trochę, ale nieważne. Dan, pójdziemy spać i na następnego dnia podpalimy strażnikom samochód. Wtedy oni się czymś zajmą i my będziemy mogli uciec. Ja jeszcze mogę odgryźć jednemu palca? W sumie to czemu nie? Nie wiem dlaczego chcesz tak robić, ale... Dzień dobry, jestem starszym oficerem, proszę wstawać dzieci oj, robić pracę społeczne. Jezu, jest 6 rana, proszę pana. Dopiero 6, to się spóźniłem nawet, zapraszam za mną. O Jezu, proszę pana, my jesteśmy dziećmi, my powinniśmy długo spać, żebyś rosnąć, no. Okej, dzieci, a więc to jest moje nowe autko, które sobie kupiłem i wy dzisiaj je posprzątacie. Co? Nie mamy no nie, proszę pana, nie chce nam się, jesteśmy... Ale to musicie, proszę, tutaj mam wiaderko z wodą dla was, tutaj, proszę. Dobra, wyjdźcie go, ja idę spać. O Jezu, o nie, on nam każe takie dziwne rzeczy robić. Fire out, a to jest idealny moment, możemy podpalić mu to auto. Właśnie, i wtedy oni się zajmą autem, a my uciekniemy, dobry pomysł. Dobra, to udajemy, że teraz myjemy, na, dobra, tutaj zrobię takie coś, cyk, okej, okay, wejdę tutaj. Kliknę tu. I dobra, jest podpalone. Dzieci, uciekamy szybko, zanim poczują dym. Chodźcie. Jest, uda nam się uciec. Co oni zrobili? Musimy je naprawić. Uciekamy szybko, uciekamy. Oni się dowiedzieli, szybko, chodźcie dzieci. Czy uciekanie z więzienia to był dobry pomysł? Teraz jesteśmy biedni, nie możemy wrócić do przedszkola. O Jezu, chyba rabowanie nie jest takie fajne. A co to za jakieś dzieci, kochane? O, może się wam babuśka zaopiekuje. O, babcia Granny, siema, zaadoptujesz nas? O, no pewnie, co tu robicie na świetniku? Dzieci, chodźcie do mieszkanka, babusi, zrobię wam pyszny obiad, kotleciki. Jezu, to babcia jest jakaś starodawna, mieszkamy w jakimś apartamencie, no dobra. O, fuj, to szczury nadchodzą, co to jest za miejsce? O, dobra, w sumie to i tak jest lepsze niż mieszkanie w jakimś świetniku. Proszę wchodzić. A, co to jest? Czy to jest pani dom? Co to jest? Czemu to jest takie nowoczesne? Skąd pani ma na to pieniądze? O, jaki słodki piesek, o! Wiesz co, wnuczku, ja nie jestem taką zwykłą babcią, ja jestem babcią Granny. A, babcia Granny, nie, uchowajcie się, bracia! Siostry, uciekamy! Spokojnie, wnuczku, ja tylko rabuję banki i pomożecie mi w tym. A nie chce nas wykorzystać do rabunku? I tak widziałem, że jesteście kryminalistami. No w sumie racja. Możemy pani pomóc. Ej, a to może być mój pokój? O ja! Dziękuję, babcio Granny. O, może sobie zamknąć, ale fajne, to jest serio. Babcia miała być tutaj już od dawna, no. Czekaj, czy to... Co to tam leci? Babcia, to ty? Tak, wnuczku, wsiadaj. Co jest, skąd ty wziąłeś helikopter militarny? Czy to nie jest za drogę trochę? To jest babcia. Wnuczku, lecicie na pierwszą misję. O ja, dobra, czy to już jest pierwsza misja, ale to jest stresujące. Dobrze, wnuczku, ja tutaj ląduję. Musicie zobaczyć, gdzie jest safe i się do niego włamać. Dobrze, babciu, boga skacze. Okej, dobra, teraz szybko, brat, szybko. Stawiaj to, okej, spróbujmy się tam włamać jakoś. O, dobra, tutaj się tylko położyć. Czy tam jest safe? W tym? Nie, tu nie ma. Kurczę, gdzie może być safe, no? Gdzie, o, a, jest, dobra, jest to tutaj, okej, tu. Teraz trzeba położyć tak i teraz wchodzimy. Ej, tu może być safe. Bracie, widzisz gdzieś safe?
Nie, tu nie ma sejfu, kurde. Scout, może na dole jest. A! Bracie, utknąłem w ścianie, pomocy! Dobra, chodź szybko na dół. No nie, tu nie ma sejfu. Babcia, tu nie ma sejfu. A! Basenem jest, pod basenem chyba też nie ma, dobra. Siadajcie, dzieci! Dobra! O Jezu, babcia, przepraszam cię, tu nie było sejfu, no. Nic się stało, syczku, kolejny tutaj co do rośliny, tutaj, szybko, szybko. Rośliny, no, dobra, lecimy, może tu będzie sejf, proszę, nie chcę zawieść babci. O, może tutaj będzie, o nie, to jest tajemne przejście, nie, tu. Ej, tak, to tutaj jest, szybko, bracia, chodźcie. Idziemy tutaj, okej, teraz trzeba dotąd, szybko, sejf, no. O, jest, to jest przejście. Dobra, płyniemy tędy, płyniemy. Dobra, mamy to, jest sejfik, dobra. Teraz nie, wystarczy jedynie postawić to. I uwaga, gotowy ziomek. Bum! Bierz kasę dla babulki. Spadamy stąd, mamy kaskę. Babcia, wychodzimy, okej. Cześć babcia, mamy tak jakoś 10 tysięcy, spoko? O tak, spoko, babulka jest bardzo dobra. Jest, dobra. Wow, ludzie, patrzcie na babuszkę, ile zarobiłam sama pieniędzy. O, mam się całą tą. Babciu, babciu, przestań rzucać pieniędzmi. Dasz nam coś na bułeczkę chociaż? Na bułeczkę, wnuczku, mało mam. Przed chwilą mówiłeś, że masz dużo i zrzuciłaś tu ze stówkę, no. Nie, żadną stówkę, syneczku, idź do kościa, sita. Babcie, teraz wykorzystujesz, żeśmy kradli, no. Bracia, bycie kryminalistą jest słabe, no. O Jezu, dobra, dzieci, przestańcie płakać. Mogę wam batonika kupić. O, serio? Babcia teraz kupisz batonika? Tak, ale jak obrabujecie za mnie bank. Nie, ja już nie chcę. Ja chcę przestać być kryminalistą. To już nie jest moja broszka. Ja chcę być dobrym człowiekiem. O Jezu, dobra, to ukradniecie za mnie dzieci, bo wy się już nie nadajecie do niczego. Za mną, raz. Co? Jak to ukraść dzieci? O co jej chodzi? Dobrze, wnuczka, więc widzicie, musicie ukraść te dzieci. Nie, no babciu, my już nie chcemy kraść. Jak nas złapią, to pójdziemy siedzieć. Dlatego ukradnijcie i wy możecie iść, bo nie nadajecie już. O, dobra, dobra, czyli to ostatni nasz rabunek? Okej. O Jezu, dobra, one płaczą. Okej, mam nadzieję, że to niczyje dzieci, tak? O, dobrze, więc dawaj mi je i. Ale co ty chcesz z nimi zrobić? Stop! Co chcesz z nimi zrobić? Wiesz co, nie, dawaj mi je, nieważne, oddawaj. Nie, jeśli ty zmienisz ich w kryminalistów, to nie. Rób sobie żartów, dawaj, to batonika ci kupię. Nie, zostaw ich, to są małe dzieci, one jeszcze mogą być dobre. Nie, babcia, powiedziałem coś, zostaw mnie, no. O, syneczku, poczekaj, babcia, nie umie tak powiedzieć, oddawaj je. Nigdy, nie oddam ci go. Dobra, muszę skoczyć, nie. Jezu, posiadanie trójaczków jest takie ciężkie. Ja nie rozumiem tych rodziców. Po co oni mają te trójaczki? Wjechałem z nimi! To jest naprawdę okropne, wypuśćcie mnie stąd, pomoc. Ten wykres pokazuje, że dzieci są lekko dziwne. Dobra, i takie zaniosę mamy. Która to w ogóle była mama? Ojeju. Proszę pani, pani, dzieci są już gotowe. Jo, mam dzieci? Ej, pokażcie mi te dzieci. Na pewno wszystko jest z nimi, okej? Okay? Chyba tak. Tak, to ja idę, nora. Ej, wy troszeczkę inaczej niż ja wyglądacie. Czy na pewno jesteście moje? Mama. A jednak jest wszystko dobrze. Chodźcie tutaj do mojego koszyka, zabiorę was do domu i będzie bardzo fajnie. Trojaczki, to moja wielka willa Entity się nazywa. No, możecie się tutaj rozejść, mamy dolne piętro, proszę bardzo. Mamo, ale ja chcę dzisiaj na misję. Spokojnie, jaką misję? Ciebie nazwę Kevin, proszę Kevinku, wypij sobie, pyszne. Przepyszny. Ciebie nazwę Bratanek, proszę. Ciebie nazwę Wielgaś, he? Ohydne mamo! A synku, co ty robisz? Pomocy! Mamo, to jest ohydne! Pomocy, dzieci, pomóżcie mi! Czemu on mi podnosi? Ile on ma lat? Stają! Właśnie, pomóż mi dziecko, proszę! O Jezu, dobra, przygotuję im coś do jedzenia. O, to wychowywanie dzieci jest naprawdę. Czemu moje dzieci latają? Halo, Hulk, złaź to, proszę! Halo, Hulk, Kevin, przestań! Przestań! Te dzieci są ciężkie, dobra, łap jedno. Mam pierwszego, jest, dobra, jeszcze drugi. Okej, Spider-Man, chodź tu. Dobra, mam drugiego. Posiedźcie na chwilę tutaj, dobra? Tutaj w łazience. Aga, trzeci. O, Superman. Mam go. Jest, udało się. O Jezu, posiedźcie tu dzieci w końcu. Ja jestem brudny, wykąpisz nas, proszę. O Jezu, spoko. Czy gotowe dzieci? Odpalam wodę, proszę. O Jezu, ale słodzioczki. Serio, wychowywanie dzieci jest bardzo proste. Czy telewizję, dzieci położone spa... Czekaj. Nie, od godziny dzieci są w łazience, halo. Co się tam stało? Dzieci, co jest? Stop, przestań! Mamo, leżeliśmy tu przez godzinę. O Jezu, jestem najgorszą mamą, przepraszam, o nie. Tutaj jest łóżko Hulka, proszę, Hulk na górę. Tutaj jest łóżko Spidermana, proszę Spiderman. Okej, i tu jest łóżko Supermana, dobra. A tu jest łóżko moje. O Jezu, wszystko jest dopasowane. Ojeju, idę sobie spać. Mamusiu. O, co znowu, no? Mamusiu, bo my się boimy. Jeju, spokojnie, to chodźcie do mnie, proszę. Mamusiu, bo ja się troszeczkę źle czuję, wiesz? Jezu, spokojnie, to przyniosę ci leki. Czekaj,
mamo, muszę kaszlnąć. A, zamroziłeś mnie, teraz nie pójdę po leki nawet. Odwróć mnie, proszę. Już to spróbuję zrobić, czekaj, mamo. Uwaga, ogień, 3, 2. A, spaliłeś mi czapkę i włosy. Zabierz mnie do szpitala, proszę. Mamo, czy tutaj jest szpital? Nie, to nie tu. Dzieci, błagam was, nie rozwalcie nic w tym sklepie, proszę was. Ja tylko chcę wziąć do Litowski na obiad. Chcę pizzę. Dzieci, nic nie róbcie, pamiętajcie. Dobra, weźmiemy jeszcze to. Chyba moje dzieci są grzeczne, pierwszy... A, pomocy! O nie, co wy robicie z tym panem? Przestańcie! On jest tylko sprzedawcą! Pani ogarnie swoje dzieci! Jezu, co za urwisy! Chodźcie tu, dzieci, dam wam Doritosy! Co oni... Gdzie oni z nim wyszli? Halo! Wychowywanie tych dzieci są... A, super, wróciły. Fireout, pozbyliśmy się go i możemy wszystko za darmo teraz brać. Nie, bo to jest kradzież, zostawcie to. O Jezu, już nie mam siły na niesienie tych zakupów dzieci, naprawdę. A, pomocy, Spider-Man. A, pomocy, Spider-Man. O, wy mi robicie, serio, dzieci, zostawcie. Już sama, pomocy. Nie, no to jest po prostu najgorszy transport. No dzieci, pod koniec dnia i tak was kocham. Wiecie, jesteście najlepsze, pomagacie mi w ogóle. Halo, oddałem pieniądze. Dobra, weź moje Doritosy, proszę, proszę. Więcej, do domu. No, tylko zostaw moje dzieci, dobrze? Dam ci pieniądze, chodź. Jezu, serio, tu jest jakiś złamywacz, co to ma być? Dzieci, przepraszam. O Jezu, dobra, nie strzelaj gościu nawet. Nie rób ostrzegawczych strzałów, damy ci. Mamo, mamo, ja go załatwię, tylko powiedz. Serio? To dawaj, spróbuj. Masz, bijemy go! Angelo! Wow, dzięki dzieci za pomoc! A masz, też wam pomogę! O, dobra, moje dzieci mi uratowały i to jest praktycznie epickie. No, ale fajne mają dzieci, naprawdę. Ciekawe, czyje one są. Ej, właśnie, ej, czyje te dzieci są? Oh my god! Do niej nie są w ogóle podobne. Ale do tego pana bardzo są podobne. Jezu, proszę pana, kiedy moje dzieci przyjdą? One są super bohaterami. To chyba pana dzieci, wie pan? Jo, ale słodkie. Hej, te dzieci dla mnie? Jesteście najlepszymi super bohaterami świata. Wsiadajcie do mojej fury, dzieci, jedziemy. Wow. Oto jest wasza nowa willa, dzieci. Proszę, tutaj usiądźcie, rozsiądźcie się. Przygotuję wam pyszne jedzonko, czekajcie. Patrzcie, rzucam wam tutaj kulę mięsną, okej. Okay. Uwaga, kula mięsna podgrzana i macie McDonalda, proszę. Wow, tato, jesteś najlepszy. Oko, nie ma sprawy, jeszcze wam tutaj dam troszeczkę zdrowego obok, no i tutaj kulę mięsną jeszcze. Tak pyszne? Tato, przepyszne. O tak, dawanie małym dzieciom maka jest bardzo nie... O, zaczniemy od czegoś prostego, czyli rzut z bloku, żebyście się nauczyli latać. To każdy oczywiście, moje dziecko zawsze umie. Dobrze, a wchodzimy na górę, gotowe dzieci? Tato, na pewno nam się uda. O, każde dziecko super bohatera umie latać. Uwaga, 3, 2. Rzut! Halo, dzieci? Dzieci! Halo! Krzyknijcie coś, żyjecie? Co jest? Dobre, lecę do nich! Dobra, spadłem na tego gościa. Proszę pana, co pan robi? Dzieci, szybko do domu, właśnie. Tato, ostatnia misja była słaba. Przepraszam was, dzieci, myślałem, że umiecie latać, ale wy widocznie jesteście halkami. Dobra, to tak, macie tutaj energicka, proszę. Pamiętajcie, żeby takich rzeczy nie pić, ale to są super bohaterowie, no to muszą, co nie? Tato, coś jest nie tak. Co jest, dzieci? O nie, one biegają jeszcze jak szybko. Co jest z nimi? Jednak one nie są super? Przestańcie biegać, no. O Jezu, co one odwalają? Jezu, ale nie uderzajcie mi siekierami, no. Co jest, co wy robicie? Najgorsze dzieci świata, no. A, on ma pistolet, co jest? Przestań, a. Zanim pójdziecie do szkoły, muszę was przeskanować, bo ja coś czuję, że wy coś ukradliście, urwiski. Oczywiście nie osądzam was, dobra. Skanujemy najpierw Tobiaszka. Uwaga. Okej, Tobiaszek. Tobiaszek, czemu kryjesz pistolet pod koszulką? Oddawaj to, oddawaj to, raz, dwa, no! Dobra, pierwsza rzecz zabrana, oddawaj to. Teraz ty, uwaga, co ty masz pod koszulką? O, skanujemy. Dobra, ty jesteś czysty. Okej, a teraz ciebie, skanujemy. Ej, dlaczego miałeś gaśnicę w koszulce? Co ty robisz w ogóle, człowieku? Dobra, jesteście czyści, możecie iść do szkoły, dzieciaki. Proszę bardzo. Jestem zbyt nadopiekuńczy, ja się pomniejszę i będę ich podglądać. No, co? Oddawać kanapki, raz, dwa! O Jezu, co on ich bije? Nie będzie mieć moich dzieci. Dobra, oddajemy. O ty. Co ty robisz moim dzieciom? Chodź tu na ręce, raz, dwa. Zostaw je, człowieku, co ty robisz, kim ty jesteś? Siadaj, jedziemy w miejsce, którego nie znasz. I teraz jest już twój koniec. No, zostaw moje dzieci. Proszę pana. Będziesz się za nimi zdęcać. Czekaj, czy ja zrzuciłem? Teleportacja. No,
Dobrze, dzieci, skoro wy nie macie żadnej supermocy, to ostatni test. Chcę, żebyście pociągnęli jak pójdzie to auto. Ja spróbuję, uwaga, pokażę wam. Ciągnę je jak pudzian. Szybko, 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 ciągnę je i stop. Dobra, teraz wy przeciągniecie to auto. Let's go, próbujcie, próbujcie. To jest za ciężkie, nie dam rady. O Jezus, chyba w ogóle nie macie supermocy, wiecie? No i widzicie, to jest takie mega proste. Czemu wy tego nie możecie zrobić? A to chyba nas ktoś podmienił, bo nie wyglądamy jak ty. Dobrze, dzieci, skoro nie umiecie po prostu robić żadnych mocy, to ja wam coś pokażę. Chodźcie za mną, chodźcie. Chodźcie w tym miejsce, pokażę wam to coś. Klikacie ten przycisk, o tu. I wchodzicie. Zapraszam, zapraszam, dzieci. Proszę, proszę. To tylko kawałek. Boję się, co to jest? Uwaga, jesteście gotowe, dzieci? Robimy to w 3, 2. Zmieniam was, superbohaterów! Zmień ich! Jest, udało się! Jesteście superbohaterami chyba, co nie? Dobra, chodźcie na dwór, zobaczymy, jakie macie moce. Proszę, możecie zaprezentować teraz swoje moce. Dobrze, tato. Ja umiem strzelać laserem z oka. Bzzz. Przypaliłeś. Yes, masz supermoce. Ty jakie masz? Wiem tańczyć. To jest najnudniejsza supermoc świata. Mamo, jestem superbohaterem. Nie umiem mówić. Tak, będziesz moim kochanym synkiem. Pani, muszę go wziąć na chwilę na kołyskę, potem go pani odbierze. Chodź tu, mały bohaterku, tylko mnie nie ugryź albo nie pal. Nie podpalę pana, bo pan jest dobry. Dziecko, posiedź tutaj obok tej kołyski, ja przyniosę dokumenty, tak. Mamusiu, kocham cię, jesteśmy bogaci. Pan go weźmie jak najszybciej, ja chcę go już nakarmić złotem, no. Przepraszam, proszę pani, już go biorę. Chodź, poczekaj tu, tylko wezmę papiery, dziecko. Dziecko, czyj dziecko? Uch. Zamroziłem go, nie umiem mówić. Co ty narobiły, nie kasą, masz. Halo, wraca, które to które dziecko, czemu one się pomieszały? O nie. A masz ty, no, nubku, a masz. Au. Pomyliliśmy się, ci, co teraz zrobimy, no. Dobra, to ja wezmę te, a ty weź te. Dobrze, pani dziecko wróciło, słodkie jest? Aż, nakarmić tutaj złotkiem dziecko. Ale pyszne. O, dzieciaczku, masz tutaj sok superbohatera. On jest bardzo cię pobudzający, no. Mamo, on jest bardzo dobry. Energia. Proszę pani, chyba nie powinna pani tego dawać dziecku. Dzisiaj dzieci zostaje podmienione na rodzinę. Najważniejszą rzeczą musimy znaleźć twoje moce, synku. Ale jest, ja chcę być bogaty tylko. To jest moje życie. Ej, Halina, może on pływa dobrze. Chodź do basenu. Synku, zrzucę cię teraz z tej zjeżdżalni i zobaczymy, czy przeżyjesz. Znaczy, nie, tato, nie, proszę. Nie mam mocy pływania chyba. Jeszcze to chyba nie pływa, mi się wydaje. To trzeba go złapać czy coś? Dobra, to ja skacę po niego. To pomocy, to. O, Juniorku, nie, płacz spokojnie. O, syneczku, witam. Cześć, mamo, hej. Fajnie, że mam taką rodzinę. Kamerdynier poda ci jedzonko, synku. Dokładnie, tutaj proszę złoto w najlepszej pasieki. Wow, to jest złoto. Ale zrobiłem. Wsiło. Synku, czemu podpaliłeś włosy naszemu kamerdynierowi? Przepraszam pana. Nic się nie stało, tak. I tak chciałem być łysy. O, to dobrze, proszę pana. No nie wiem, jakimś ogniem chyba zasiałem. Bardzo ostre to było. Dobra, synku, nieważne. Chodź, tutaj zjedz więcej jedzonka. O ja, ale pyszne kurczaczki. Nam. O, zjedzone. Czemu tak szybko? No dobra, masz tutaj tablecika z Robloxem. O, mamo, dziękuję. Roblox moje ulubione. Masz tam milion robuxów doładowane. What? Milion robuxów? Ale fajnie. Yo, Fajero Junior, kupię nam rzeczy, bo teraz jesteśmy bogaci. Uwielbiam Robloxa, gram w niego całe dnie. Synku, kończ już grać tego Robloxa. Mamy kolejne ćwiczenie, czyli podnoszenie 100 kg. Ej, no mamo, ale tu podnoszę w Lifting Simulator, lepsze to jest. Synku, tutaj jest 100 kilo, czy to dasz radę podnieść? No tato, ja nie wiem, no ale dobra, spróbuję. 3, 2, o Jezu, tato, ręce mi pękają, pomocy. Przygniotło mnie 100 kilo. Przepraszamy cię, synku. Chyba też nie masz mocy siły. Twoja mama nawet to umie podnieść, zobacz. O, mamo, jesteś mega silna. Synku, nie martw się, my na chwilę wyjdziemy i za chwilę po ciebie przyjdziemy, dobrze? Ryszard, podpalaj dom, sprawdzimy, czy ma moce. Wyruszam w dal. Halo, nie, czemu dom się pali? Nie wiem, jak on zrobić dalej. Halo, rodzice. Ja nie mam super mocy ognia. Au, to parzy, gdzie mamy iść? Tu są. Wiesz co, weźmy go, Ryszard, szybko, on tam może się spalić.
poczekaj chwilę, on musi być twardy, ma te moce na 100%. Dobra, chyba tylko robuxy mogę uratować, szybko. Przepisuję robuxy na moje drugie konto, dobra. Nie, co jest, czemu robuxy, wypadam stąd. Rodzice, czemu to zrobiliście? Przepraszamy cię. Gorzej z tym, że podpaliliście dom, żeby to sprawdzić, ale... no nie mam supermocy chyba. Mama się opala, ej, to ja teraz przetestuję, czy mam supermoce, dobra. Ale wysoko tu jest, fajnie, taki skok będzie idealny. Synku, gdzie jesteś? Nieważne, mamo, nie pytaj. Synku, co ty robisz? Czemu chcesz... zejdź stąd, już raz, dwa. Czekaj, mamo, tylko coś sprawdzę. Nie, synku, nie rób tego, to jest niebezpieczne. Masz robuxy, chodź tutaj, kamerdynie, ratuj. Czekaj, o. Synku, stój, czekaj, nie rób pochopnych ruchów. Kamerdynier, biegnij po niego. Już biegnę, proszę pani. Ale fajnie było, fajny skok. Synku, jak ty to przeżyłeś? Czemu to auto jest rozwalone? No wiesz, upadłem na to, mamo, wiesz. No, to było jedyne, co mogłem się amortyzować. Dziecko, rozwaliłeś mi auto. O Jezu, przepraszam, panie kamerdynerze. Mamo, oddasz mu kaskę? Synku, to jest twój pierwszy rabunek, musisz się postarać. Zobacz, tam rabują kogoś, musisz to uratować. Tato, ale ja nie mam supermocy. Znajdziesz je dzisiaj, przysięgam ci. Dobra, biegnę. Halo, zatrzymaj się, proszę pana. Dziecko, naprawdę, dobra, idę na górę obrabować ten bank, nara. Ej, a co jakbym wziął kartę i na przykład poszedł tutaj i wypłacił kaski trochę? O, to będzie fajne na pewno. Synku, co ty robisz? Idź na górę. O, przepraszam, tato, już biegnę. O nie, co ja mam zrobić? Ja nie mam nad czym. Dobra, mam super siłę, uwierzę w to. A masz! O, czy ja cię pokonałem? To była beka z ciebie, po prostu się położyłem. Ej, albo ty masz złote ciuchy, ciebie też wezmę. Nie, proszę, tylko nie to. Nie, nie, proszę pana, no, ja jestem bezwinnym dzieckiem, no. Mój tata myślał, że mam moc. Jednak nie, zawiodłem go. Dobra, mów, kim są twoi rodzice. Mój tata właśnie stoi za tobą. Co? Chodź tu, zostaw moje dziecko. A masz. Synku, chodźmy stąd, wezmę jego kasę, dobra. Może jednak nie masz supermocy. Synku, nie możesz mi tak strasić. Doładuję ci miliard robuxów, ale przestań. Dobrze, mamo, tylko ziewnę. Zamroziłem kamerdyniera. Synku, mówiłam ci coś. Mamo, ale ja nad tym nie kontroluję, no. Okej, zrobię coś pożytecznego. Zapalę oddechem w piecu, zobacz, mamo. O, chyba nie zadziałało. Mamo, chyba podpaliłem coś innego niż grilla. Synku, uciekaj. O nie, dobra, uciekamy, kamerdynier. On jest zamrożony. Dobra, chodź na ręce, kamerdynier. Dobra, uciekamy stąd, mamo, przepraszam. O Jezu, co ja narobiłem? Podpaliłem nam willę za $1 000 000. Tylko straciliśmy przez ciebie dom, samochód i wszystko. Mamo, ale ja nad tym nie kontrolowałem, przepraszam was. Ja zarobię pieniądze dla was, wszystko dla was zrobię. Bycie bogatym mi się już znudziło, synku, nie martw się. Dobra, mamo, wracajmy do... mamo, ktoś jest za nami! Oddawać kasę. O nie. Synku, ratuj, proszę. Nie, co ty chcesz o mi zrobić? Oddawaj kasę. Ej, zamroziłeś mnie. Masz. Jeszcze to, masz. Backflip, no. Zostaw moją rodzinę, bo będę po tobie skakać. Synku, dziękuję ci za ratunek, jesteś najlepszy. Nie ma za co, mamo, jeszcze po nim poskaczę. Synku, musimy sprawdzić, czy na pewno jesteś nasz. To jest niemożliwe, że ty nie masz supermocy. O, tato, właśnie, sprawdźmy, bo ja nie wiem, już mam dosyć tego, że ja nie mam supermocy. Proszę pana, to nie jest nasze dziecko. Wy mnie podmieniliście na 100%. O Jezu, przypomina mi się coś. Może jakaś pomyłka mi wpadła. Czyli podmieniliście nasze dziecko. Gdzie jest nasze prawdziwe? Chwila, zadzwoni do nich. Halo, dzień dobry, dlaczego dostałem telefon? Oddawaj moje dziecko. To moje dziecko. Właśnie, ani rusz stąd, no, raz, dwa. Pani, nastąpiła pomyłka, pomieliśmy dzieci na początku, wie pani? To dlatego ono ma supermoce, o nie. Mamo, proszę, ja nie chcę od ciebie odchodzić, ja już ciebie kocham. Padajmy stąd. Racja, synku. Uciekajmy. Oddawaj mi syna. Nie, I jesteście zamrożeni, o. Dobra, syneczku, będziemy ratować świat razem. Syneczku, pomoc, oni mnie mają. Co się dzieje, halo, mamo, co się... czekajcie, czy ja słyszę coś na... O nie, czy ja... Czemu tam są superbohaterzy? Oddawaj naszego syna, raz, dwa. Co ja mam zrobić, oni są tacy silni, ja im nic nie zrobię, czekajcie. O, synek, witam. Dzień dobry. Zostajesz z nami, chodź, musisz ratować świat z nami jako superbohaterzy. Właśnie, zostawcie mnie, ja nawet z wami nie chciałbym, no. Masz iść, albo wiesz co.
Co? Krzyczymy twoją mamę i ciebie. Synku, dlaczego? Mamo, wiem, to jest smutne. Dobra, idę z wami. Już, spokojnie, nie musisz mnie tak bić mocno. Synku, już się nigdy nie zobaczymy. Nie, tak nie może być. Nie, nie! O Jezu, synku, bez przesady, no. Co chcieliście mi zrobić? Na wózek w tym momencie, już! Jedziecie sobie na wycieczkę życia. Proszę, przepraszamy cię, synku, no. Sayonara, rodzice. Macie! Jak wylecieli! Uwaga, jeszcze raz! Jeszcze cię złapiemy! O Jezu, jakie piękne dziecko mi się urodziło! No nie wierzę w to, dziękuję panie lekarzu! Proszę, proszę pani, my tylko je weźmiemy na oddział, żeby je posegregować, tak. O, dobra. Ej, stary! Już zrobiłeś to? Już robię, czekaj chwilę. To jest pani dziecko, podoba się? No, takie trochę dziwne. Ona będzie wszystkich bić w szkole. Dobra, ja nie mam pytań, tylko jeszcze wezmę, posegreguję z innymi. Ej, stary, to właściwie co my mieliśmy z nimi zrobić? No nie pamiętam. Czekaj, zapoznajmy ich ze sobą. To będzie śmieszne na pewno. Cześć, nie umiem mówić jeszcze. Gdzie buli? Głupie dziecko. Czy my to powinniśmy robić? Jestem mądry. Gdzie? Pomocy! Ej, stary, łap go jakoś, on jest na X-rayu, szybko! Stary, ja nie wiem jak to tworzyć, O Jezu! Stary, w sumie który to jest, który one się pomieszały? Dobra, ja biorę tego, a ty tego, dobra? Proszę, oto pani synek, już jest wszystko gotowe, możecie iść do domu. O Jezu, no to świetnie. Synku, będziesz największym bully w całej szkole i na świecie. O Jezu, synku, będziesz najmądrzejszym człowiekiem na całym świecie. Dobra, mamy tutaj deski, okej, weźmiemy troszeczkę. Z moich obliczeń wynika, że tutaj powinno być coś takiego dobrego. Dobra, tutaj mamy... O, tak, mamy sok, właściwie po to mi potrzebne. Dobra, teraz trzeba to oblać sok. Cyk, bęk, mamy laptopa, tableta, którego sam stworzyłem. Jo, synku, co to jest? Powinieneś ukraść tableta, a nie tworzyć. No tato, ja go sam skonstruowałem, wiem ile to 10 × 10, 20, już jestem mały i mam jeden roczek. Czemu jesteś mądrzejszy ode mnie? Ej, mama, załatw to jako. No, już lecę, masz tego. Ej, no, rozwaliłeś mi tableta, no. Dlaczego? A masz, zostawcie mnie, proszę. Rodzice, ja jestem mądry, no. Dobrze, słuchaj, aby zdobyć pożywienie, musimy iść na polowanie. Będziesz mamo, ja nie chcę polowania, bo ja słyszałem, że polowanie jest niebezpieczne, no i to jest bardzo statystycznie niefajne. Czekajcie, a jak wezmę coś stąd, tutaj, to i włożę to do piekarnika, dobra, cyk, jeszcze tutaj troszeczkę tym. Mamo, upiekłem tort, fajny? Proszę, skosztujcie, rodzice, proszę. Nawet dobra. Cyku, to jest przepyszne, ale ty powinieneś być prawdziwym mężczyzną i chodzić na polowanie, a nie robić torty. To jest troszeczkę głupie, rodzice, i statystycznie niefajne. Teraz statystycznie udam się do mojego pokoju. Oj, nie będzie tak łatwo, synku, chodź tu. O nie, on mnie goni. Dobra, szybko, tutaj odkurzacz. O nie, on jest za silny na odkurzacz. Dobrze, a więc żeby być silnym, musisz skoczyć z tego dachu tam do basenu. Nie, mamo, proszę, tylko nie to, ja nie chcę skakać, no. To jest statystycznie bardzo niebezpieczne, wiesz? O Jezu, przeżyłem. To jest okropne, ci rodzice są najgorsi. O Jezu, wiecie co? Wkurzyłem się, wciągnę im tą wodę. Odkurzaczem. I bang. Wciągnięta woda. Mama się na mnie wkurzy trochę. Mamo, zobacz na basen. Gdzie jest basen? Gdzie cała woda? O nie. Synku, jesteś gotowy na naukę 100 godzin dziennie? Ile godzin, mamusiu? To, syneczku, a co? Nie będę się nic uczyć. O, dawaj tą lodówkę. Synku, co ty robisz? Przestań nam wyjadać z lodówki. O, mamusiu, ale dobra pizza, moja ulubiona. A zjem wam, nie potrzebę wam to. O, to też wam wszystko rozwalę. Synku, co ty wyrabiasz? Przestań, masz się uczyć. Ryszard, co to jest za dziecko? Synku, jeżeli się nie uspokoisz, wystawię ci jedynkę, rozumiesz? Nie rozumiem, tatusiu, ale przygotowam potrawę, bo ja umiem grilla odpalać. Bezpieczne! Podpalił grilla! Dobra, synku, trafiasz na 100 godzin do pokoju. Co ty zrobiłeś z naszym grillem? Jeśli mnie złapiesz, tatusiu... Wszystko się pali! Pomocy! On rozwala nam dom. Dobra, Ryszard, łap go! Halina, on mnie złapał! Pomocy! Co, tatusiu, jakaś jedynka? A może do lud... A, nie, nie, do lóweczki. Juhu! Pomocy! Rzucił mnie, ała! Ta rodzina jest dziwna. Oni każą mi się cały czas uczyć, a tak naprawdę chciałem kogoś pobić. Kolega,
Szczur? No, a masz tutaj! A, ja chciałem się, a! Wiesz co, szczurku, przepraszam, to tak odruchowo, bądźmy kolegami. Dobra. Ryszard, czemu on przyprowadził szczura do domu? Dobra, mam już dosyć tego taty, co nie? Chcę go tutaj zakończyć na chwilę, dobra, wezmę lerko, co nie? Weźmiemy drabinkę, to jest potrzebne do tego super lifehacku. I kulę mięsną, oczywiście, a jakby inaczej, dobra, i stawiacie tutaj to, stawiacie tutaj wiaderko, żeby ono się wylało na niego, co nie, jak to będzie biegł. I teraz, ja obliczyłem, że jak rzuci się pod tym kątem 360 stopni. A, rzuciłem, dobra, leci na niego. Leci, o, dobra, dobra. Boing. Au, ała, co to jest? O, synek, ale mnie wkurzyłeś, czy to twoja piłka? Dostał, ale to dobrze obliczyłem, o tak. O nie, on biegnie, biegnie, jest, wyrzucił się. A, synek, nie no, ała, moje nogi. A, dobra, uciekam stąd, ale to obliczyłem mądrze. Pierwszy dzień szkoły dla kukaracza, bardzo się cieszę. Dzięki, mamo, za podwózkę. Dobrze, dobrze, tylko wynieś coś z tej szkoły. Tak, wiem, dostanę same szóstki, wiem, o co chodzi. A kukaracze? No chyba, że komuś wklepie. Nie, żadnego wklepywania, tylko wklepywanie w mózg. Idziemy. Dobra, piszę ten test, czy ja dostanę szóstkę, czy szóstkę z plusem. Dobra, proszę pana, napisałem. 5 sekund, czy ciebie coś nie boli? No, 5 sekund napisałem, a co? Szóstka plus, jakie kozackie! Jo, dzięki stary, biona pani nauczycielu, najlepszy jesteś, dobra, a ten co dostanie? Ej, co dostaniesz? Co będzie w pierwszym? Czekaj, daj, napiszę za ciebie. Dobra, daj to. Masz, proszę. Jest cały napisany już. O, dostałeś 5, gratuluję. O, dziękuję, dziękuję, ale kujon. Co? Czemu mnie wyzywasz? Przecież ci pomogłem. Ej, czemu mnie złapałeś? Przecież ci pomogłem. A co, nubeczku, taki mądry byłeś, to traci troszkę główkę odświeżyć. Nie, co jako główkę? Ej, ogarnij się, przecież ci pomogłem, ziomeczek, no nie. Pogadaj, nie. Prysznic. A, tylko nie prysznic w kibelku, nie. O, ty bulerze, ale mnie teraz wkurzyłeś, teraz mnie może dogoń, zapraszam. Dobra, obliczyłem, że jest woda, okej, okay. Cyk, ona się klei, zlewam ją, cyk, okej, okay. Chodź tu, proszę, ta woda jest tak słodka i dodane jest tam 50-100% cukru, bo jak w każdym napoju, że się przykleiłeś. Tak teraz się siedzi, he? Zaraz ci wklepię, tylko wstanę, poczekaj. Aha, i czekaj, teraz jeszcze może ci pobawię się tobą. Bananka chcesz? No. O, nie, zostaw mnie. Masz bananka, jedz zdrowo, proszę. O, Jezu. Dobra, skonstruowałem machinę czasu, co nie? Czekajcie, tylko... O, okej, okay. Bo nie wierzę, że moi rodzice to są ci rodzice. Oni są tacy dziwni. Dobra, czekajcie. Okej, okay, jest nastawiony czas, jest wszystko działa. Ona chyba zadziała. Dobra, zaraz się tepnę i zobaczę, czy jestem z tej rodziny. A na pewno. Co ty robisz? Co ty robisz? Mamo, hej. Dawaj to coś. Nie, zostaw, tylko nie to, nie moja machina, proszę. Robiłem ją 3 dni. Nie pozwolę na to. Dawaj, bachorze. Nie, no nie, mamo. Rozwaliłaś moją najlepszą machinę czasu, no. Teraz cię już bardziej nienawidzę. Jezu, no mam dość czytania tej głupiej książki. Pójdę do Nerdzika, przecież on ma lepszą rodzinę, na pewno coś mi pomoże. Jezu, mamo, mówiłem ci, żeby nie rozwalać auta. Piambu, napraw go, proszę. Dobra, naprawię go, tutaj cyk, cyk, cyk. O Jezu, to chwilę potrwa, ale głupia ta rodzina. Ej, ale mam znowu machinę czasu, znowu ją skonstruktowałem. O nie, buli, no nie, ty też przyjdziesz to rozwalić mi machinę, co? Wiesz co, no stary, nie, przyszedłem tutaj, bo no, to nie moja jest rodzina. No wiem, właśnie ja też mam jakąś dziwną rodzinę. Chodź, tepniemy się w czasie, zobaczymy, czy to nasze rodziny, dobra? Dobra. 3, 2. Ej, Simon, zobacz. Przyszło, oni dają złe dzieci, przecież to jest ty, jesteś ty. A to jest moja mama. Ej, to podmienili nas. I tak naprawdę to nie są nasi rodzice. Ej, a oni nas, mamusiu. Nie, stój. Nagniesz co przestrzeń, jak pójdziesz tam. Po prostu pójdźmy się zamienić w prawdziwym życiu, dobra? Bierzemy tutaj, to jest Simon, to jestem ja. Dobra, to ja przełożę go tutaj. A Simona przełożę tutaj. Jest, dobra, będzie dobrze, w końcu. O, dobra, teleportuję się, uwaga. 3, 2. Boom! O tak, trafiłem z powrotem do normalnej rodziny, taką, którą kocham. Dziękuję, jak dobrze, że mamy cię w rodzinie. Kocham moją rodzinę, jest najlepsza. Halo, policja, halo. Proszę się zatrzymać, wychodzić z domu z opuszczonymi rękoma. Ale dlaczego, mamusiu, co się stało? To chyba przez to, że spaliliśmy dom. Raz, dwa, łapy w górę, zaklinam was, szybko. Dobra, teraz do radiowozu, raz, dwa, włazicie. Wszystko moja wina, przepraszam, ja nie chcę. Pa, kto to mnie zasłonił? Halo? Przepraszam? Halo, Fajrut, uwolnij nas, proszę.
Jezu, czemu wy do więzienia trafiliście, no? Dobra, użyję mojego wielkiego mózgu, żeby ich uratować. Jezu, wszystko zawsze ja robię. Dobra, przejdę tędy, jestem bardzo mały i nikt mnie zobaczy. O, jestem, dobra, udało się. Okej, okay. I teraz... O, siemano! Proszę, wypuść na ten stary mi. Dobra, dobra, spokojnie, patrzcie, przebierzcie się za to, co ja. Dobra, wszyscy przybrani za kolor ściany, zobaczcie. Okej, okay. I teraz idziecie tędy, za mną, za mną, za mną. To jest 300 IQ, zobaczcie. Okej, okay. Nawet nas... nawet nas nie zobaczy. Wszystko, które zostało źle wychowane przez rodziców, było agresywne i do śmierci. Szardzi, zobacz, mamy tak piękne dziecko. Ono będzie naprawdę idealne. Jest okropne. Ryszardzie, masz tak się nie wypowiadać o naszym dziecku. Czemu nasza córeczka gra na laptopie, he? Obi gra? O nie! A! A, tato, czemu zbiłeś mi mój laptop? No widzę cię, tato, idę stąd, nie lubię mojego brata. Nie umiem mówić jeszcze. Co to jest za pies obok cię? Nie, nie będzie tak, zabieram go do sejfu. Nie, pieska nie, aj, aj. Co, ty gryziesz się jeszcze? Nie, dobra, ja wychodzę z mamą, siostra się tobą zajmie. Aj, aj, ugryzę cię, aj. Zostaw mojego pieska, ale mój tata jest niemiły, no. Dobra, córka, zajmujesz się bratem albo dostajesz szlaba na zawsze. Co na zawsze? Ja nie lubię tego bachora, no. Siostra, uwielbiam cię. A ja ciebie nie, bracie. Siostra, ja cię uwielbiam, jesteś najlepsza, wiesz? Dobra, bracie, to jest twój pokój, wiesz, pobaw się tutaj, no. Ja cię tutaj zamknę na klucz, pa, pa. Co? To jest ale słaby pokój mam, no. Ha, no, siostra. No, jestem za mały, żeby otworzyć drzwi. No nie mogę. Ale jesteś słodki. Co ja słyszę na górze? Dobra, wyjdę. Jest, udało się, super. Czy ja mogę? Po schodach jest. Nie mogę, dobra. O, jest, udało się. Teraz powoli muszę wchodzić, bo się uczę dopiero, co nie? Dobra, co się... Czy moja siostra jest z chłopakiem? Co jest? Ej, co? Ej, siostra ma chłopaka, siostra ma... Ej, ty, bachorze, spadaj stąd, rodziców nie ma. Siostra ma chłopaka. Nie, nie będziesz mi wchodzić do mojego chłopaka, idziemy do kibelka. Co? Halo, siostra, nie, proszę, nie, nie, proszę, co? Zamykam się tu, Siostra, proszę, nie. No i mnie zamknęła, bo jakiś chłopak do niej przyszedł, To jest najgorsze życie na świecie. O, tato, jest, cześć. No, czyli, dlaczego ty się dzieje w sejfie? Siostra mi zamknęła. Dobra, nie, za to usuwam ci konto na Robloxie, a siostra ma strzaba. Ale to nie ja, to moja siostra mi tu wrzuciła, ale no. Ale ty też musisz mieć za to konsekwencje. Nie, proszę, tato, nie. Na Fit 4 i Road usuwamy nie. I... Nie, tylko nie Fit 4 i Road, tata. Jestem teraz już wkurzonym dzieckiem. Rodzice mnie tak nauczyli, więc teraz ja będę złym dzieckiem. Tata mi usunął konto, nie. Tam będzie wojna, musisz walczyć o zabawki, o wszystko. Wojna, dobra, wojna, tato, dobrze. Okej. To po pierwsze, to skoro to jest wojna, oddawaj mi tą coś tam, dawaj hipopotamka, no tata mi tak kazał, wiesz? Mam hipopotamkę, a ty nie. O, jak fajnie. Proszę pani, dzień dobry, jestem złym dzieckiem, mam hipopotamkę tej dziewczynki. Odłóż to, raz, dwa. Nie, Dzwoni do twoich rodziców. A co mnie to interesuje? Biorę sobie dzieci, bawię się nimi, bo jestem bully jak mój tatuś. Proszę pani, to jest nie fair, że pani mojego tatę wzywa innych, nie. Ale ty nabroiłeś. Tata, cześć, wiesz, że wszystkich pobiłem jak kazałeś? No i dobrze, tak ma być. Takie złe nawyki, że bije dzieci, zabiera im zabawki, to jest w ogóle nie fair. Nauczyć dobrych manier. Już jakieś złe nawyki, to tylko stąd, do widzenia. Super, pierwszy dzień w przedszkolu, ale lubiłem te dzieci. Dobra, synku, ona nie będzie tak nami pomiatać, nie damy się, nie damy po prostu się wygrać. Wracamy tam? Wrócił, nauczył pan syna dobrych manier? Tak, nauczyłem, panią na was nauczę. Proszę mnie zostawić, halo. Nie, tato, to chyba nie jest tato, zostaw tą panią, bez przesady, no. Proszę pana, proszę mnie zostawić, co pan robi? Co? Tato, co ty narobiłeś? Tak, to bywa problemu, synku. Widzisz ten dom? Widzę i widzę tego milionera z telewizji, no. Idź tam po cichu, ja zostanę przed i będę obserwować. No dobra, idę. Trochę się stresuję, dobra. Uwaga. Halo, halo, stać, policja. Proszę pana. Co jest, halo, co ty robisz? Przykro mi, ale muszę. Oddaj pieniądze. Raz, dwa, otwieraj, no, jak tata kazał, no, proszę. Teraz wyjmuję kasę, na spokojnie, dobra, dzięki. A ty możesz iść, co nie? Jak ja mam stąd zejść, proszę pana, pomoże mi pan? Co pan robi? Ała, tato. Żyję? No nie, w sumie nie, masz pieniądze, masz wszystkie. Mam, góra. Tato, masz, proszę. A co ze mną? Tato, wziąłeś Tato, tato o mnie zapomniał. Ach, pierwszy dzień w szkole dla starszych dzieci. Wchodzę do środka.
Ej, ty, dawaj kanapki, widzę, że jesteś nowy. Czy ty jesteś bulerem? Ty myślisz, że będziesz mi coś mówić? No, a co? 3, 2, 1, a masz! Wkurzyłeś bulera! A, przestań proszę, złamałeś mi kości! A, nie będziecie ze mną zadzierać, rozumiecie? Ej, ty! Dziewczyno, dawaj mi telefon, bo chcę taki mieć, bo nie, tato mi nie kupił nic. O, dzięki! A, dobra, mam telefonik, ale fajny. Ej, ty, może dasz mi robuxy, co? Może dasz mi robuxy, he? Proszę, daj mi robuxy. No dobra, masz, proszę, bierz ile chcesz. O, jeszcze kanapeczkę wczorajszą, dziękuję. O, masz, zjem te robuxy, no, dzięki, dobra, idę sobie kupić pizzę za to. Albo po prostu ukradnę, bo jestem bully. Z auto jakiś chyba ma problem do mnie, co? Masz problem do mnie auto? No to będziesz mieć problem. A masz auto, rozwalam je. Miałeś problem, to masz. O, podpaliłem. To chyba jest auto dyrektora, o nie. Panie Fajrocie, wyrzucam pana za to ze szkoły. Co mi pan to zrobił z autem? Proszę pana, zabieram panu to auto, skoro pan go nie chce. Oddawaj to, Ryszard, ty draniu. Muszę uciekać jak najszybciej, muszę uciekać szybko. O, tato, cześć, tato, przywiozłem nam auto za darmo. Przecież jesteś ze mnie dumny? Tak, piękne, ale słuchaj, twoja mama odeszła, niestety. Mama, mamo, tylko nie to. A ty, tato, czemu jesteś taki smutny? To jest zawał, ale pamiętaj, musi być dobry, tak? Źle cię wychowaliśmy. Nie, tato, tylko nie to. Nie odchodź przeze mnie. Nie, tato. Będę już dobrym człowiekiem. A to pamiętaj, że ci kochałem zawsze. Byłeś moją inspiracją. Ukradłem te kwiatki dla ciebie, ale ja już będę dobrym człowiekiem. Nie będę nikogo kradać, nic nie będę. Chcę zacząć nowe życie, jak lepsze czuło. Halo, stać policja, ukradłeś auto. Chciałem być dobry. Mam 45 lat, siedziałem tyle w kiciu, ale czemu ja tak urosłem? Widocznie takie geny. Halo, proszę pana, wypuści mnie pan to dzisiaj, albo sam wyjdę, przepraszam, już miałem być dobrym człowiekiem. Proszę pana, czemu jest pan taki przerośnięty? No wie pan, no troszeczkę jestem duży, jestem bulerem przecież. Dobra, muszę znaleźć jakąś pracę po tym więzieniu. Halo, dzień dobry, proszę pana, szukam pracy, dopiero co wyszedłem z więzienia. Dobra, dostajesz tę pracę, bierz tabliczkę i przebieraj się w hot doga. Będziesz reklamować nasze lody. Chyba hot dogi, tak? Hej, dobra, dostałem pracę. Hot dogi, darmowe hot dogi, znaczy płatne, ale zapraszamy. Jestem mega dużym hot dogiem. Siemka, dziecko. Wbijaj do hot doga, tam. Proszę, ty też, proszę. Tam, proszę. Jo, ale mi dobrze idzie, ile ja zaganiam. Ej, człowieku, ty dostajesz podwyżkę. Proszę, zapraszam. Tutaj hot dogi najlepsze. Jo, jaka kolejka się zrobiła. Na, hot dog sobie chodzi. Ale wiecie co? Już nie chcę tutaj pracować, znudziło mi się trochę. Wszedł do wojska. Panie generale, witam pana, jestem wojskowym. Idziemy na wojnę? Idziemy, zapraszam za mną szybko. Dobrze, czemu tylko we dwójkę? Halo, przecież to jest słabe chyba, nie? Niestety mały budżet, więc tylko tyle razy. Nie, tak mało żołnierzy, dobra, widzę ich, strzelamy. Strzelać, panie generale, żyje pan? Strzelać, ja. Nie, pan generał dostał, panie generale. Nie, dobra, muszę go uratować. Strzeliłem go. Dobra, dostał jeden. Dostał drugi. Dobra, dostali dwaj. Trzeci. Leżą. Dobra, to chyba wszyscy. Dobra, panie generale, żyje pan? Halo. Powiedz moim dzieciom, że je kochałem. Dobra, pomogę, powiem im, dobra. Czy wszyscy leżą? Tak? To chyba wszyscy. Ile tu ludzi zginęło, nie. Dobra, może im też pomogę w sumie, chociaż... co? Oszukali mnie. Kujon od małego do dorosłego. Co ja mam na głowie? Najmądrzejszą osobą na świecie, także... Patrzcie, jakie piękne dziecko. A dodać dwa, to trzy, cztery. On umie liczyć? 3 dodać 3 to 6. Wszystko dobrze? Halinka, czy mam ciebie mówić? Ale umie liczyć! Dobra, nie musimy go uszyć nic. Tato, ja chcę mleczka. Obliczyłem, że mleczko kosztuje 3,20 i tyle mamy. Co? Skąd nawet wiesz, że tylko tyle nam zostało? Tata, puszczaj mnie! Co ty robisz? O, syneczku, masz tutaj mleczko, ale będziesz grać chociaż tą w piłeczkę? Mleko jest statystycznie mniej zdrowe niż woda. Jak on to oblicz? No ja tego nie widziałem, bo tutaj... Tato, ja jestem kujonem, ja nie gram w piłkę. Też nie umiem chodzić, to obliczyłem, że ten drzwi są otworzone o 30 stopni, czyli w naszym domu jest pająk!
Jaki pająk? Co ty mówisz? Czekajcie, nauczę się szybko chodzić. Dobra, nauczyłem się chodzić. Tutaj jest tak, jeden kroczek, dwa, dobra. Umiem już chodzić, mamusiu i tatusiu. A obliczyłem, że w tym pokoju będzie... Tak, jest! A, to azjatycki pająk! Uciekajcie, rodzice! Uciekajcie! A, ja to obliczyłem, że on tu wszedł przez te drzwi. Chodzi powoli, jak mam go zabić? Co mamy robić, synku? Tatusiu, spokojnie, ja... można go zabić papierem A3, albo... Można go zabić piłką nożną, jak się dobrze kopnie. Piłką, dobra, synku, dawaj, tato! Nie, tato, źle kopnąłeś, jak kopniak! Obliczyłem, jest, trafiłem go! A, dostał! Jest! To powstrzymaliśmy pająka, który mógł nas zagryźć. Gdzie tata? O, syneczku, znalazłem już, o, jeszcze siekierkę sobie go pokroiłem. Nie, tato, nie krój go, one są chronione pod ochroną. To są pająki azjatyckie, jest ich tylko 100. Nie, syneczku, ty nie powinieneś być taki mądry, tylko będziesz grać w piłkę, tak jak twój tatuś na boisku. Tato, ja nie jestem dobry w piłkę. Ja jednak wolę zostać przy mojej telewizji, która mnie nauczy. Tylko wiadomości, bo jestem kujonem. Tak, tato, paliwo się spaliło właśnie 30 litrów tym przejazdem, wiesz? Mhm. O tak, i do szkoły, tylko uważaj, bo i tak jesteś nerdem, i tak nie masz przyjaciół, to uważaj, proszę, będę cię bulować. Dobrze, tato, ja się cieszę, super będzie w szkole. Obliczyłem już, że będzie najlepiej, bo obliczyłem, że każdy mnie polubi, bo umiem liczyć. Dobra, tutaj mam, ale mam fajny plecaczek, taki tata mi kupił. Dobra, która to jest moja szafka? To jest chyba ta, dobrze? Ej, czemu moje zdjęcie jest łyse na tej szafce? dzień dobry, panowie. Cześć koledzy, fajny dzień w szkole, co nie? Czemu podchodzicie do mnie? Czemu masz różową szafkę? Czy tobie się coś nie podoba w tej szkole? No bo taką dostałem przez mojego pieska słodkiego. Dobra, ty i twój piesek trafiacie do szafki. My was zbulujemy. Chłopaki, no nie, no proszę, no nie. Ej, no nie, a, no nie, nie wpychajcie mnie tu, obliczę szybko 36 dodać 15 klików, to teraz otwiera. Jest. Udało mi się uciec teraz szybko tędy, żeby mnie nie widzieli. Co to jest? Pierwszy dzień w szkole i mnie bulują, no. Halo, dzień dobry, prosiłabym kogoś do odpowiedzi. Fireout, to jest nowy uczeń. O nie, no i ja jestem... A zaraz, ja chyba to lubię, bo jestem kujanem. Dzień dobry, proszę pani. Co mam odpowiedzieć? Dobrze, no to ile to 2 plus 2? No 4, wiadomo. Jak to tak szybko odpowiedziałeś? No to ile to 100 plus 125? No 225, wiadomo. No to może odpowiedz mi na to. 2 razy 3 razy 16 to 1256. 1352! Marsz do dyrektora w tym momencie! Za co do dyrektora, no? Dlaczego? A w sumie to ja lubię dyrektora. Dyrektor, where are you? A, chyba to tutaj jest jego office. O, dzień dobry, proszę pana. Chłopcze, ty jesteś zbyt mądry. Wezwałem twoich rodziców, ponieważ to jest zbyt strasznie mądre. Co się znowu być? Co się znowu stało? Cześć, rodzice, cześć! Dyrektor coś od was chciał chyba. Ogólnie to wasz syn jest zbyt mądry i chcielibyśmy go wysłać do nowej, najlepszej szkoły. Jak to zbyt mądry? Przecież to jest jedna szkoła w tej okolicy. Ale, mamo, on mówi jakieś dobre rzeczy, ja chciałbym do lepszej szkoły iść, no. Ale... Ja wszystko opłacę, spokojnie. Dobra, to lecimy, idziemy szybko. Tak, mama się zgodziła. Jest! Piłkę, nie do lepszej szkoły, nie. Ja już spakowana jestem, ale ja nie lubię piłki, no. Dzisiaj jest wielki dzień, dzisiaj zdaję szkołę, no troszeczkę urosłem. O, jedzonko, mam jeszcze kartę od dyrektora, którą dostałem. Dobrze, witam, papka dla ciebie, kanapeczka ze szczurkiem, świeżo umyty. Oj, ona dostała kanapkę ze szczurkiem. Dobrze, co dla ciebie będzie? Jakieś dziwne jedzenie ze śmietnika, proszę. Ojej, ona dostała dziwne jedzenie ze śmietnika, dobra, ja poproszę coś fajnego. No, witaj. Dzień dobry. Ja mam kartę od dyrektora najlepszego ucznia szkoły, wie pani? No dobrze, no to kurczaczek dla ciebie. O, kurczaczek, a mogę pizzę jeszcze? Wszystko pizza? Tutaj? No to bierz to chcesz, to jest najlepsza woda. Jest, kocham ci pani, dawaj jedzenia. Jest, one dostały ze szczurem coś. Pyszne, o Jezu, jakie pyszności. Witam wszystkich rodziców, to jest dziecko, które dostało świadectwo 6++++++. A, nie będę tego czytać. Jest, dostałem 6++++. Dobrze! O, ta mama, ole. Dużo widowni. Tak. Ojeje. Opłacili nam wakacje. Okej, dobra. I za 5 lat zostajesz dyrektorem. O, dyrektorem tej szkoły? Zostałem dyrektorem szkoły. Dobra, wszystkie dzieci są już na wycieczkę gotowe. To będą wasze półkolonie. O tak, dobrze, wszyscy są gotowi. Ja jestem odpowiedzialnym, kujonym dyrektorem. Wiem, jak obliczyć jeżdżenie. Umiem idealnie jeździć, dobra. Okej, tutaj już są wakacje. Proszę wszystkie dzieci wysiąść. O, piękne dni, naprawdę. Ach, dobra, tam, na polankę wyjdźcie. A, dobra, czekajcie, kto to podjechał? Free Bobux? Dzieci, nie podchodźcie do tego vana, dobra? Dzieci, powiedziałem coś, halo! Jestem dyrektorem waszym!
Halo, nie wsiadajcie tam, to może być porywacz. Halo, czemu tam wsiedliście? No nie. Dzieci szkolne dały się narobić na jakiś kurczę ten skam. Dobra, jadę za nimi, idę gonić. O nie, kujonskie życie nie pozwala mi do takiego gonienia. Dobra, i tak ich gonię. Dam radę, dogonię. Dobra, tu są, dogoni. Czemu one się śmieją? Czemu one piszą XD? O nie, wszystkie biegną do środka. No jak one się daje? Jestem najgorszym dyrektorem świata. Dobra, co oni tam robią? Dzieci, usuwam wam konta w Robloxie. Nie będziecie grali. Że dyrektorem został ten dziwak. Kto tak dziwnie o mnie mówi? Przecież ja nie jestem dziwakiem, co nie? A może jestem? Co to jest? Dobra, wbiję tam. Co tu się dzieje? Usuwam wam konta w Robloxie. Nienawidzę Fireouta. Co jest? Czemu ona mnie nienawidzi? Kto to jest? Dobra, podejdę. Dzień dobry, Lolusio. Kim jesteś? Czemu porwałeś moje dzieci ze szkoły? Moją całą klasę. O, witam. Jestem tą nauczycielką, której dogadałeś na lekcji. Co? Ty jesteś wkurzona dalej o to i ukradłeś przez to dzieci? No, a co? To, że... Czekaj, daj mi coś obliczyć, dobra? Okej. Okay. Cyk, jak rzucę tutaj, to wtedy odbije się. Jest, dostała. Uciekajcie, dzieci, szybko, chodźcie. Chodźcie za mną, dzieci, come on, come on. Uciekamy, stąd ona jest jakaś dziwna. Szybko, chodźcie, co tu się odwaliło, to ja nie wiem. Nie są, dobra, policzę was zaraz, chodźcie szybko do traka. Nie wiem, co tu się stało. Ach, wracajmy do szkoły, już nie chcę być nerdem. Mam 70 lat i trafiłem do telewizji. Witam, proszę pani. Czego pani chciała ode mnie się dowiedzieć? Witam, proszę usiąść. O, no dobrze. Oto jest starzec, który wymyślił najnowsze rzeczy, czyli rakietę do kosmosu. Tak, to ja. Jestem mega mądry, tak mówili mi rodzice. Niestety już ich ze mną nie ma. Ja może przedstawię wam, tam jest mój synek. O, synek, chodź tu. On jest on jest 3 razy mocniejszy ode mnie, mądrzejszy i może rozwalić świat. Ale to nieważne, no. Także to był najmądrzejszy człowiek świata. Dziękujemy za oglądanie, jego syn jest straszny. Ach, dziękuję pani. Ach, synku, dzisiaj już rozwiązywałeś zadania z matmy? Wszystkie? Tak? Mam nadzieję, czekaj, coś dzwoni do mnie. Poczekaj tu, mój synusiu, ja odbiorę, dobra? Potrzebujemy pana jak najszybciej, musi nam swoją wiedzą pomóc zniszczyć wszystkie robota w tym świecie. Tą wiedzą? Czy jestem taki mądry? No tak, w sumie. Dobrze, pójdę panu pomóc. Dobra, to czekam. Muszę chyba zostawić mojego syna, on sobie poradzi. On jest tak mądry, że teraz przygotował pizzę. Za mną, teraz! Dobrze, już biegnę, ale co się stało? Ja jestem najstarszym człowiekiem na tej planecie. Proszę jej powiedzieć. Dzień. Ale dlaczego, no? Co wy chcecie ode mnie? Niestety jest pan za mądry. Co z tego? Musimy pana... Nie. Ja wiem co, to nie wierzcie jemu! Nie, proszę, nie! Pomoc! Chodź Alinka, zobacz, to jest nasze bowo, zobacz, strój ma podać, jak jest bogaty, śliczny, o, a naszyjnik pomaga. No, please! Tak. Dzisiaj zostałem urodzony, żeby być bogaczem. Synku, powtarzaj za mną, musisz nauczyć się mówić limuzyna, złota, tym co jedziemy. Co? Limuzyna, złota, tym co je tak, nubek? Tak, dobrze syneczko. Ej, no tato, jest? Ale myślałem, że będzie to... Ej, już umiem mówić, co jest? O, ale wilne mamy rodzice. Limuzyna cała nie mieści się w garażu, co mieści to się, tylko nie umiesz kierować, mamo. No co jest, mamo? Nie co robisz? Nie mogę sobie wyjechać z tego, co ty samodowałeś. Czemu ci rodzice się kłócą? Dobra, ja idę do domu, idę obczaić domek. Czekajcie. Jaka willa kozacka! Ej, ja dawno nie miałem takiej fajnej rodziny. Ej, kozackie, naprawdę! O ja, rodzice nas zdrowo jedzą! Ej, to dom jest tak bogaty, że po prostu aż mi wysadza oczy! Ej, co to idzie? A! Co to jest? Pomocy! A! To mnie gryzie, pomocy, no! Zostaw go, pomocy. Zostaw! No. Co jest? Co się dzieje? Kto to był, mamo i tato? To jest nasz nowy piesio! Azjatycka odmiana psa bengarskiego. Co? Azjatycka odmiana psa bengarskiego? A ile to kosztowało, rodzice? 20 milionów 53 tysiące złotych. I on kosztował parę milionów? Naprawdę? I gryzie ludzi? No, tak, syneczko, leseczek ten jest śliczny. No, nawet słodki, no spoko, w sumie to go zostawi. Zrzucił się na mnie, pomocy! To nie wart, on nie był warty tyle, albo był, nie wiem. Czemu każda mama w ogóle ma na imię Halinka? Wow, ile żarcia! A mogę, od czego by tu zabrać? O, jeszcze było! Nam, ale bym wypił... Nie, syneczko, poczekaj, dzieci nie mogą mieć takich rzeczy. O, masz, to jest twoje, proszę, jadalne złoto, zjedz sobie. Co ty gadasz na to? Jadalne złoto mam zjeść, nie chcę. No pewnie, co masz, syneczku? O, nawet ci obiorę tutaj. O, masz, proszę. Czy ty obierasz złoto? No dobra, spróbuję. Ej, dobre, jak czekolada. O, co to? Dzięki. O, ej, a jakbym zjadł mój łańcuch, czy on nie jest jadalnego złota?
Nie, Syneczku, to jest od 15 lat, to się kupimy za jeszcze 5 lat. Ta willa, serio? Proszę. To jest twoja willa, zobacz, zobacz w ogóle co w swoim pokoju, masz, rozejrzyj się. O, ale kozackie, tato. Ej, co to jest? To jest mój o, ja dostałem willę w wieku 10 lat, jest. Uwielbiam być drip, o tak, tato. Czekaj, czy ja słyszałeś? Tato? Okej, Syneczku, to ja wychodzę, baw się dobrze. Tato, ale ja tu utknąłem, tato! Nie, gdzie jestem? Czemu jestem w jakimś dziwnym miejscu? To jest ukryte... Czekajcie, tu jest książka. Tu jest napisane nic. Czekajcie, jestem za mały, żeby czytać. Emergency. Pomocy, tato, to nie jest fajna willa. Co jeżeli tata to uknął? Czekajcie, tu jest zejście jakieś? Nie, czekajcie, no nie. O, da się wyjść. O, Jezus, nie, ja w tym domu nie chcę mieszkać. Po co mi tata to kupował? Przecież mam dopiero 10 lat. No mamo, no i prywatne przedszkole. O, jednak są dzieci. Cześć? To jest jakiś gang, czy co? Halo, kim wy jesteście, odpowiecie mi? Czemu wyjęliście małpy? To jest dosyć straszne. Dobra, spadam. O nie, one mnie gonią wszystkie. Nie, dobra, spróbuję skoczyć, nie, czekajcie. O nie, to jest słabe bycie bogatym jeszcze w przedszkolu. Dobra, czekaj. Oni chcą mnie pobić. Dobra, skaczę, moja noga. Dobra, spadam stąd. O nie, mamo, pomocy, mamo. Tu jest mamo, mamo, proszę, ratuj. Co się dzieje? Gonią mnie te dzieci, chcą. Zobaczcie, już, idziemy, szybko. O Jezu, ale mama. O Jezu, o nie. Ona... Mamo, czemu ty miałaś głos przed chwilą jak babcia, która krzyczy z balkonu? Dlaczego? Nieważne, dobra. Mamo, ja już nie chcę tu wracać nigdy do szkoły więcej. Mamo. Gdzie jest kuchnia? Mamo, to jest mój nowy dom, kupiłem go za wasze pieniądze. Tato, a tobie się podoba, może chociaż tobie? O, syneczku, jak ty wysoki jesteś, dorosłeś już? No nie, rodzice już nie ogarniają nic prawie. Kurczę, przeżyłem tyle lat bez szkoły, bez kolegów. Co teraz mam robić, rodzice? Syneczku, ten swój dom jest mi się bardzo dumny, że ci się udało. O, w końcu zrozumieliście, o co mi chodzi. Chciałem się pochwalić tylko. A, syneczku, jeszcze, my już jesteśmy starzy, pieniądze przepisaliśmy na pieska wszystkie. Wszystkie pieniądze poszły do pieska i my nic nie mamy już? Nie mamy domu. Uff, dobrze, że ja zachowałem troszeczkę jeszcze. Witam, proszę pana, my chcielibyśmy wypłacić z konta mojego taty coś, wie pan, bo bardzo potrzebujemy na jedzenie. A w sumie to mamy dużo pieniędzy. Że to proszę podać numer karty. Numer karty, tato podawać mu, co nie? Dobra, 10-10-10, tak, to jest mój numer. Aha. To co ty robisz tam? Czekaj, muszę złapać tatę, o, dobra. Ej, czekaj, ktoś tu przed pistoletem? Proszę pana, czy to jest jakiś przechodzień? Co to jest? Syneczku, uciekajmy, co to jest napad, ja nie dam rady. Zabierz mnie, synku. Jak to napad? Czego pan od nas chce? Czemu pan wyjął pistolet? Proszę pana, gdzie pan ucieka? Halo, co się dzieje? Dawajcie kasę. Jaką kasę? Ja nie mam kasy, no. Wcale przed chwilą nie wypłaciliśmy 10 tysięcy. Syneczku, ale przecież mamy dużo, daj mu jakiś. Nie, tato, nie możemy oddać kasy, potem on znowu zrabuje. O, on strzelił! Przepraszam. Dobra, nie oddamy ci kasy, wiesz? Co nam niby zrobić z tym pistolecikiem, co? Albo strzelam. Tato, pomocy, tato, chce mnie. Dobra, Syneczku. Oddamy mu kasę, tato, chyba, co nie? No, to twoje życie jest ważniejsze. No dokładnie, dobra, tato, weź mu podaj kasę powoli, dobra? Daję, proszę, panie, żartowałem, masz, Syneczku. Co jest, tato, nie? Tato, czemu tego atakujesz? Tato, nie, tato. O nie, tata się poświęcił, żeby mnie uratować. Tato, żyjesz? Proszę, żyj, proszę, nie. Tato, ja biegnę na kredkę i uratuję cię, przysięgam. Dam wszystkie moje pieniądze, po prostu moje, sprzedam wszystko. O nie, po co mi była ta cała kasa w życiu? Skoro straciłem mojego tatę, to była najważniejsza dla mnie osoba, ale w sumie ludzie odchodzą, trzeba żyć dalej. Damy radę, dla ciebie, tato, przysięgam. Tak, dużo dni minęło, mam już żonę, mam już dziecko. Hej, baby Fairocie, przywitaj się. Witam. O, patrzcie, nauczył się mówić. Ogólnie mieszkamy w starej willi mojego taty, bo wszystkie pieniądze zakopał. Nie wiadomo gdzie, nie mamy... Hello, proszę wejść, dzień dobry. Pan jest jakiś bogaty? Zapraszam. Halinka, przygotujesz szybko jedzenie? Proszę szybko, bo to jest ważny człowiek chyba. Witam, kim pan jest? Czemu pana tu wpuściłem? Mam przykrą wiadomość. Tracisz dom, ponieważ... Czemu? Halo, dlaczego tracę dom? Mój tata zakopał oszczędności w ziemi. Nie. Nie, ale ja opłacę go, halo. Nie, Halinka, tracimy dom. To był pan komornik, niestety. No napisał niestety, co, pewnie ci nawet nie jest przykro nas. Halinka, gdzie my teraz trafimy? Nie wiem, ja odchodzę. Co? Nie, jeszcze żona mi zostawiła, Halinka. Simonku, co my teraz zrobimy? Simonku? Mamusiu! Nie, ten Simonek.
Ach, Simonek, zdążyliśmy się już wyprowadzić, zobacz, to też będzie fajnie, nie martw się, no zobacz, na przykład tutaj mamy fajną coś tam i w ogóle, podoba ci się? Tatusiu, czemu ten dom jest krzywy? Simonku, no co ja mogę powiedzieć, no mamy przynajmniej banana, tak? O Jezu, troszeczkę jestem stary. Ach, chyba do pracy już za późno. Porobić coś w ogródku. O, ale piękny ogródek. Czemu tu nie ma parasolki na naszym stoku? A, nieważne. Co to jest? Coś znalazłem na ogródku. Tu jest dziura. Czekajcie. Tu jest dziura do naszego... Ej, Simon! Simonek, coś zobaczyłem przez dziurę! Zobaczyłem przez ścianę, że tutaj jest niby... telewizor, który myśleliśmy, że to telewizor. Chyba safe. Albo mikrofalówka. Kurczę, zaciął się ten safe. Czekaj, Simonek, mamy inny pomysł. Znalazło się TNT, ale dobra, rzucam. Uwaga. BOOM! Simonek, w tym safe były pieniądze. Bierz je szybko. O, to tu się bogaci. Bogactwo! Yo, yo! Może nie rzucajmy tą kasą. Czekaj, tu było 10 tysięcy. To my lecimy do nowego domu, albo do nowego wszystkiego. O, ale trochę plecy mi bolą, bo jestem już stary i noszę ten plecak. Oj, synulku, kupiłem nam kozacki dom. Jak ci się podoba? Mamy piękny widok na całe Brookhaven. Troszeczkę, nie wiem, architekt się pomylił i powalił troszeczkę domki, ale no co tam, no fajne, nie? Ale co z tego, no a co? A co to jest? Ała! O, nie wiedziałem, że to jest jeżdżalnia. No, nie wiem, dużo kasy na niego wydałem, więc spoko, całą prawie naszą. Wyjadę sobie do ciepłych krajów, o tak. O, już trochę stary jestem, wiecie, na starość się przyda. Dobra, o ile ludzi biegnie. O nie, spóźnię się, 2 minuty do odlotu. Dobra, biorę szybko walizkę. O nie, oni już biegną tam na lot. Szybko, 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 muszę zdążyć. O, dobra, jaki przyjemny lot będzie. Ekstra klasa za 1 000 000 dolarów kupiłem. O, i stewardessa nawet jest. Co jest? Co? Ej, czy ja słyszę dźwięki? Czekajcie podgłośnie. Tak, to są ej, czemu się samolot rusza? Halo, halo. Słyszę turbulencję. Ej, pilocie, co się odwala? Czekajcie ze statku, rozbijamy się. O nie, chwilę odpowiedział, się rozbijamy, szybko. Nie, 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 nie mogę się... O nie, czy ja mam... Dobra, klikam. Jak się otwiera spadochron! Mi pomogłeś, nigdy o tobie nie zapomnę. To wszystko przez ten głupi lot. Ale ja odpaliłem spadochron, Simon. Biedne dziecko z mamą versus bogate dziecko z mamą. Pani, mam dobre wieści, proszę pani. Czy to moje piękne dziecko? Mama, mama, he mama. Mama, nie umiem mówić, jestem za mały. Ale moje piękne dziecko, o Jezu. Wychowam to dziecko w biedzie, ale dobrze. O, doktorze, jak to już moje dziecko, gdzie ono? Proszę pani, już jest przed szpitalem, zapraszam. A nie, to jest po prostu zbyt piękne, moje dziecko będzie takie bogate, ja cię kręcę. Halo, dzień dobry, mamy pani dziecko, najpierw zaśpiewam piosenkę. Dzisiaj pani dziecko się urodziło, zapraszamy je wziąć. Jest bardzo bogate i w ogóle fajne, zapraszamy je wziąć. Dobra, przestań ją śpiewać. Daj mi moje dziecko, ono jest w złocie w ogóle? Wykąpię cię w złocie i będziesz moim złotym, bogatym dzieckiem. Witamy w TV reklamach. Chcielibyśmy zaproponować państwu latający wózek. Dosłownie, moje dziecko w nim będzie latać. Rzucić go w losowe miejsce, totalnie losowe. I wtedy ono poleci. Zapraszamy do zakupu, to jest najlepsza reklama. O mój Boże, muszę to wszystko mieć, to są naprawdę innowacyjne rzeczy. Kamerdynier, kup mi to wszystko. Masz tutaj kartę kredytową. Mamo, dlaczego oglądamy telewizję nie naszą, tylko sąsiada? Poczekaj, synku, bo mój ulubiony program akurat leci. A, bo nas nie jesteś na telewizję. I mamo, widziałaś tę reklamę z tym wózkiem? Kupisz mi taki, proszę. No synku, na to nas nie stać, ale pójdziemy na zakupy do bieda sklepu, chodź. Bieda sklep, o tak. Mamo, czemu nie jesteśmy w biedolandzie? No synku, właśnie zamknęli go, ale jest tutaj fajrut.pl, tu na pewno fajrut.pl, mój ulubiony sklep. Mamo, a stać nas na pewno na te ubrania, no. Proszę pani, na pewno będzie pani stać. Cena nie jest super wysoka, bardzo fajne wzory. Dodatkowo to jest fajrut.pl. Dzięki, proszę pana, fajne się udało. Yes! Ten sklep jest najlepszy, chodźmy, mamo. Kamerdynierze, wykupimy wszystko z tego sklepu, płać. Dobrze, płacę, okej, zapłacone. I wszystko ze sklepu fajrot.pl, o tak. Zobaczmy, czy on działa, teraz tak, trzeba podskoczyć i... Mamo, ja nie, mamo! Ten wózek jest zło, o, fajny, ale świetny wózek, kamerdynier, szukaj dziecka. Mamo, dlaczego nie mają mieszkania żadnego? Czemu ja nie mam łóżka? Proszę, jestem za mały. Wiesz co, syneczku, bo jesteśmy biedni. Ale spokojnie, trochę wody z świeżej konewki. Dlaczego no? Z tej wody. What? Do tego wszystko kula mięsna. I proszę, syneczku, twoje łóżko wow, gotowe. Wow, mama, ulubiłaś mi łóżko, ale jesteś najlepsza. Mam łóżko z kuli mięsnej i pysznych rzeczy. O, ale fajne. Dobrze, dobrze, syneczku, kupiłem ci najlepsze łóżko, jakie było na ręku. I do tego jeszcze ochronę, żebyś się nie bał w nocy. Tak, mam pistolet, ochronię to dziecko za wszystkie rzeczy. Dobrze, że na dobry sen posypię ci tutaj złotem, masz tutaj, o. Mamo, jest
jesteś najlepsza, dziękuję. Dobrze, mama kazała przygotować mi obiad. Weźmie tutaj sobie ze złota. Okej, okay. Chodź tu dziecko, ugryź złoto. Dobre, o Jezu. Proszę pana, ile jeszcze pan będzie gotować? Dziecko, już wszystko jest gotowe, proszę zobaczyć, ale piękne. A ja chcę to zjeść wszystko, dajcie mi to. Wiesz co, synku, wszystko fajnie, ale nie mamy pieniędzy na jedzenie. Ja muszę iść do pracy. A, idziesz do pracy, dobra, zrobię coś do jedzenia. Jezu, nie, mama musi dostać najlepsze jedzenie w mieście. Ja to zrobię, okej. A masz, zrób się jedzenie tutaj. Wezmę to jabłko, pokroję i ten banan. Dałem ze śmietnika kulę mięsną, to też pokroję na kawałeczki. A masz, jest. O, mam kanapkę ze szczurem. O, spróbuję. Ej, nawet dobra jest jak na kanapkę. Dobra, dam to mamie jeszcze na dzisiaj. Ale fajnie. Mamo, jak ja się cieszę, że mnie zabrałaś do parku. Najlepsza zabawa. Jo, ale mam kolegę. Siema, mordo. Ja, to jest szczurek, ale fajnie. Ja nie miałem żadnych kolegów nigdy, wiesz. Chodź na moje ręce, może masz zarazki. Nazwę cię Ohydus. O, Ohydus będziesz. Ej, czekaj, chodźmy na zjeżdżalnię, szczurze, dobra? Gotowy? 3, 2, 1, hop, lecisz. Jak zleciał fajnie. Dobra, teraz ja. Nie umiem pływać, pomocy. Halo, mamo. Panie szczurku, o, dzień dobry. Proszę mnie uratować. I szczurku, dzięki, siem. Ja, dzięki za ratunek, mordeczko. Mamo, zobacz, jakiego kolegę sobie znalazłem. Nazywają go Ohydus, mamo, zobacz. A imię ma Ohydus, a na nazwisko paskuda. Fajne? Oj, synku, uważaj, przecież to ci zje. Nie, mamo, to jest Ohydus, zostaw go. Paskuda, nie. Czekaj, syneczku, ja cię go tylko, tutaj do wody. Nie do wody, o Jezu. Super, straciłem najlepszego kolegę, czyli mojego jedynego szczura. No, jestem królową, jak dobrze. Mamo, ja nie mam się z kim bawić, proszę, znajdź mi kogoś. No już Superman do mnie. Hej, dziecko, pobawimy się? Ja uwielbiam superbohaterów, spoko. Mogę cię wrzucić do wody? No pewnie, wrzucę, ziomek. O, tak, twoja mama ci mi płaci. Nie umiem pływać, halo. O, ale fajna zabawa była. Halo, ja serio nie umiem pływać, pomocy. Pierwsze moje zakupy w życiu, ale się cieszę. To jest najszczęśliwszy mój dzień. Ej, mamo, mogę te Doritoski? Ej, mamo, mogę tę zabawkę interaktywną? Proszę. Ale poczekaj, tutaj. O, tutaj jest jakiś śmietnik, coś znajdę. Serio? Mama wyciąga ze śmietnika. Ej, czekaj, to chyba nie jest takie fajne. Ale dobra, synku, pięć, czy coś jest. Co jest? Zobacz to, najnowszy kask Supermana. Kask Supermana? Co ty gadasz? Skąd ty wziąłeś na to pieniądze, mamo? Mamo, założyłem to na głowę i nic nie widzę. To jest to ten, superbohater? Tak, synaczku. Ale kozacko, lecimy na przygodę, mamo. Mamo, czemu nie mogę wejść? Halo, gdzie synku, ja idę? Synku, tam jest ściana. A, dobra, to pójdę w tę stronę. O, i wezmę sobie na przykład tutaj ten kwiatek, dobra, i wyjdę bez zapłaty. Jadłeś teraz, wracaj tu. Co, ja nic nie widzę, mamo, nie słyszę. Synku, robimy speedruna, bierzemy wszystko ze sklepu, wrzucaj! Dobra, mamo, biorę wszystko, bierz, dawaj, wszystko. Speedrun, w minutę. A za wszystko zapłacimy? Spokojnie, o pieniądze się nie martw. Dobrze, synka, więc rekord sklepu, wszystko w 30 sekund. Mamo, my ten sklep wykupiliśmy, jak to fajnie wygląda. A więc cena wyszła $10,000. Czy pani ma tyle? Na spokojnie, mój kamerdynier później zapłaci. Dobrze, dziękujemy za zakupy. Mamo, czemu jakiś samochód stoi na naszej posesji? Syneczku, nie jakiś, ponieważ kupiłam nam nowy samochód. Wow, mamo, ja myślałem, że ty nawet prawa jazda nie masz. Wow, ale kozacko. Nie jeździ w ogóle? Syneczku, jesteśmy sobie tutaj w samochodzie i mamy samochód. On jeździ bardzo szybko, nawet mamo, czemu on się podpalił? Synku, kupiłam go za 10 zł, czyli hasę psuty. A mi się siedzenie pali, No nie, straciliśmy samochód, super. Mamusiu, a czym ci jedziemy do szkołki? Zakupiłam nam nowy super mega helikopter. Halo, dzień dobry, rodzina bogata, zapraszamy. Nie, tutaj proszę lądować, szybciutko. Dobra, zlatuję, uwaga. 3, 2. A, coś jest pode mną! Wleciałeś na mnie! Paliłem się, Ryszardzie. Dobra, ja sama ten polecę, nie potrzebujemy cię już, Ryszardzie. Pa, doszedłem na piechotę, o Jezu, ale fajna ta szkoła. Co to jest za helikopter? Co jest? Czemu ktoś tu... Halo! Jesteśmy na miejscu. Ej, proszę pani, no! Czemu pani tu helikopterem wleciała? Spokojnie, tutaj jest lądowisko. No dobra. Synku, wylatuję drugą stroną, pa! Proszę pani, ale to... co jest? Czy ona... dobra, może zignorujmy po prostu ten... Co ona robi w ogóle? O, dobra, wyleciała.
No bo nauczyciele prosili mnie, żebym miał komputer w domu, ale my nie mamy. Jak my mamy go ogarnąć? Słoneczku, to jest bardzo proste. Wystarczy, że oto jabłko podepniemy do tego telewizora i napędzimy z niego siłę. Jak to to jabłko, serio? Dobra, zamontuję tylko tutaj jabłko, kabel przesunę tu, okej, wbiję w jabłuszko. I cyk, czy się odpaliło się, mamo! Serio! Działa! Ojej, mamy kotki, ale słodkie! Ej, dobra grafika nawet jest. Dobra, słuchawki są, klawiaturka jest gotowa, czyli to jedzenie też podpiłem pod telewizor. Uwaga, sprawdzamy. Działa, mamo? Sprawdźmy. Wow, włączyło się coś! Mamy 1 FPS, a to dobrze. Normalnie lagi są trochę, ale no, telewizor z jabłka nie jest taki zły, mamo. Synku, zobacz jaka kozacka gra, dawaj. Dobra, gramy. Synku, ale jeszcze mamy VR-a, proszę, załóż VR z kartonu, serio? Oje, fajnie. Mamo, ej, on chyba serio działa. Ej, wiesz co w nim widzę? No, przecież grę, synku. Widzę papier. Ej, chyba gra o papierze jest, serio. Ale fajna, jest w wirtualnej rzeczywistości. Mamo, ja chcę gamerski komputer i wszystko gamerskie. Już, kamerdynier, poproszę komputer i wszystko, co najlepsze jest do gamingu. Mamo, gram teraz w najlepsze gierki, dzięki, najlepsza jesteś. O, tutaj telefon, VR jeszcze, O, synku, to jest naprawdę super. Mamo, przerzucamy, ale fajnie. Kamerdynierze, na lewej kolki, a potem zrób mu kąpiel z mentosami. Pani, ale mentosy wybuchają w koli. Nie, spokojnie, mogą sobie wybuchnąć. Jej, będzie bum bum, uwielbiam bum bum. Dobrze, kąpiel już z kolki gotowa. Teraz wrzucamy mentosa, ale nie wiem czy to nie wybuchnie. Dobra, 3, 2, 1. Uciekajmy, wszyscy, dom się pali. Co ja narobiłem, nigdy więcej mentosów w koli. Mamo, jestem brudaskiem, kiedy będę mógł się wykąpać, no? No właśnie, synku, twoja dzisiejsza kąpiel będzie super odjazd, a patrz, co? Widzisz tam swoją wannę? Nie, tylko nie dostawu, mamo, tam są jakieś gogole. Ej, nieźle. Ej, fajna, 300 woda nawet. Ej, fajnie tu jest, mamo. O, lecę, synku. Mama. O, cześć, mamo, dobra. Popcorn, figurki. Czy jakieś picie? Ło, to oni wzięli popcorn i figurkę, mamo, a my co kupujemy w kinie do jedzenia? Wiesz co, synku, te są bardzo drogie, dlatego my przemycamy własne kanapeczki. A no tak, po co kupować w kinie, skoro można tanie kanapki wziąć, dobra. Synku, schowaj przed panią. Dobra, chowałem, mam w spodniach, dobra. Jest, możemy zjeść za darmo kanapki, ale pizzko i minionki jeszcze, ale kozak. O, dobra, usiądźmy sobie i uważam, że moja rodzina jest o wiele lepsza.